Dziękuję uprzejmie. Witam wszystkich Państwa obecnych na tej, być może ostatni raz, miejmy nadzieję, że ostatni raz zdalnej, w trybie zdalnym sesji Rady Gminy Jerzewo. Jest to sesja 34, 8 kadencji. Dzisiaj od godziny 13 po ustaleniu, czy wszyscy mają z nami kontakt, ogłaszam, że tą sesję za otwartą. Pierwszym naszym punktem naszego programu jest dzisiaj stwierdzenie kworum. Kworum mamy. Mamy zgłoszonych trzech radnych, którzy dzisiaj nie będą brali udziału w naszym spotkaniu ze względów osobistych. Dwoje radnych nie zgłosiło, być zgłosiło się w żaden sposób do mnie, jako do przewodniczącego Rady Gminy Jerzewo lub do Urzędu Gminy, do pani Kunek. Chciałbym w tym momencie powiedzieć, że mimo nieobecności pięciorga radnych, nasza Rada liczy 15 osób. Mamy kworum, jest 10 osób obecnych z potwierdzoną obecnością, więc kworum dla tych obrad mamy. Chciałbym w tym momencie powitać wszystkich słuchających nas, wszystkie panie radne, wszystkich panów radnych, mieszkańców gminy, którzy obserwują, mają możliwość obserwacji nas w internecie, pana wójta, panią skarbnik, panią sekretarz, dyrektorów obecnych w czasie naszej transmisji i kierowników urzędów czy placówek na terenie gminy Jerzewo. Również witam wszystkich pracowników i gości. Chciałbym również powitać wszystkich pracowników, panią Joannę Kunek i pana Brzozowskiego, którzy pomagają nam w organizacji technicznej tego naszego dzisiejszego spotkania. Myślę, że są również goście, też oczywiście chciałbym ich powitać. Tutaj ktoś podniósł rękę, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, pojawił się pan Michał Kaczmarek, dziękuję. Czy pan Michał Kaczmarek może potwierdzić swoją obecność? Odzywają się. Dzień dobry, witam. Dziękuję uprzejmie panie Michale za obecność. Później pan Michał Kaczmarek, dziękuję. Proszę państwa, rozpoczniemy jak zwykle od tego, że przedstawię państwu porządek obrad naszego dzisiejszego spotkania. Otwarcie miało miejsce, stwierdzenie kworum miało już miejsce. Następny punkt to jest przyjęcie porządku obrad. W tym porządku obrad w punkcie czwartym jest przyjęcie protokołu obrad 33 sesji Rady Gminy Jerzewo. W punkcie piątym składanie wniosków interpelacji. W punkcie szóstym informacje udzielone przez wójta z okresu międzysesyjnego. Punkt siódmy, przedstawienie raportu o stanie gminy Jerzewo za rok 2020. Punkt ósmy, debata nad przedstawionym raportem. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wójtowi gminy Jerzewo wotum zaufania. W punkcie dziesiątym, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Jerzewie. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Jerzewo za rok 2020. W punkcie 12. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jerzewo w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Jerzewo za rok 2020. W punkcie 13. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie uchwały Komisji Rewizyjnej. W punkcie 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi gminy Jerzewo za wykonanie budżetu gminy za rok 2020. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jerzewo celem zaopiniowania organowi regulacyjnemu. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego. Punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Punkt 19. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 20. Zakończenie obrad sesji. Do tak opisanego planu pracy w czasie dzisiejszych obrad pan wójt zgodnie z tym, co mówił na komisji, złożył wniosek o rozszerzenie tego porządku obrad 34 sesji 8 kadencji Rady Gminy Jerzewo o punkt, jeżeli się zgodzimy, który będzie w
miejsce punktu 15, a inne punkty zostaną przesunięte niżej. Punktacja zmieni się o jeden punkt. Ze względów takich proceduralnych to będzie ten nowy punkt będzie miał punkt numer, będzie miał oznakowany będzie cyfrą 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na rok 2021. Ta zmiana była sygnalizowana przez pana wójta na ostatniej komisji. I bardzo proszę, czy są propozycje innych zmian? Po pierwsze, do wszystkich państwa radnych pytanie. Nie widzę. Czy mają państwo jakieś pytania do pana wójta a propos z wniosku złożonego o rozszerzenie punktu obrad o podjęciu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na rok 2021? Nie ma, więc proszę państwa o to, abyśmy przystąpili do głosowania nad podjęciem w dniu dzisiejszym, na podjęciem uchwały w sprawie podjęcia uchwały, nad głosowaniem w sprawie podjęcia uchwały wprowadzającej zmianę w budżecie gminy na rok 2021. Pani Barbara Dolewska jest nieobecna. Pan Przemysław Grzybowski. Dzień dobry, jestem za. Pan Paweł Jędral. Dzień dobry, jestem za. Pan Michał Kaczmarek. Jestem za, dzień dobry. Witam. Pani Kubiaszyk Wiesława. Jestem za. Pan Wojciech Młyński. Dzień dobry, jestem za. Pan Robert Morka. Jest nieobecny. Pan Henryk Rybak. Jestem za. Pan Stanisław Sołtysiak. Jestem za. Sławomir Stefan, jestem za. Pani Agnieszka Szczyrzewska jest nieobecna. Pan Rafał Szymczak. Pan Rafał Szymczak jest nieobecny. Pan Bartak Maciej. Jestem za. Pan Ziółkowski Grzegorz. Jestem za. I pani Ziółkowska Ewa. Jestem za. Dziękuję uprzejmie. Jak zwykle tradycyjnie liczeniem głosów zajmuje się pan Grzegorz Ziółkowski i jest obserwowany przez panią Sławę Kubiaczyk. Myślę, że pan Grzegorz może nam podać już wyniki głosowania. Proszę. W głosowaniu wzięło 11 radnych. 11 radnych było za wprowadzeniem do porządku obrad punktu 15. Dziękuję uprzejmie. Proszę państwa, do punktu 14 nasz porządek pracy w dniu dzisiejszym nie ulega zmianie. Zostaje dołożony punkt 15, a wszystkie inne punkty przesuwają się o jeden. I tak, punkt 15 to będzie właśnie ta podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo. Punkt 16, podjęcie uchwały w sprawie określenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Punkt 17, podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczenia wody do organu regulacyjnego. Punkt 18 to będzie w tej chwili 17, teraz 19, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody. Przepraszam bardzo, to był punkt 17. Teraz 18, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego. Punkt 19, podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia petycji. 20, wolne wnioski i zapytania. 21, zakończenie obrad sesji. Czy są jakieś uwagi w tej chwili od państwa? Jeżeli nie ma, to proszę panie Grzegorzu o czujność przy głosowaniu i ogłaszam głosowanie na temat przyjęcia lub odrzucenia planu pracy obrad z 34 sesji Rady Gminy 8 kadencji. Bardzo proszę, pani Barbara Dolewska jest nieobecna. Proszę o głos pana Przemysława Grzybowskiego. Jestem za. Pan Paweł Jędral. Jestem za. Pan Michał Kaczmarek. Jestem za. Pani Kubiaczyk Wiesława. Jestem za. Pan Wojciech Młyński. Jestem za. Pan Robert Morka jest nieobecny. Pan Henryk Rybak. Jestem za. Pan Stanisław Sołtysiak. Jestem za. Sławomir Stefan, jestem za. Pani Agnieszka Szyrzewska jest nieobecna. Pan Rafał Szymczak jest na razie nieobecny. Pan Maciej Warczak, bardzo proszę. Jestem za. Pan Grzegorz Ziółkowski. Jestem za. I pani Ewa Ziakowska. Jestem za. Dziękuję uprzejmie. Chwilkę na podliczenie i pan Grzegorz zapewne nam ogłosi wynik. Bardzo proszę. W głosowaniu wzięło 11 radnych, 11 radnych jest za przyjęciem porządku obrad 34 sesji. Proszę państwa, przechodzimy po przyjęciu tego
tego porządku obrad. Kolejnym punktem jest punkt czwarty, to jest przyjęcie protokołu obrad z 33. sesji Rady Gminy Jeżewo. Projekt tego protokołu został omówiony na ostatniej komisji, został przedstawiony wszystkim radnym pod obrady, pod krytykę. I bardzo proszę, czy są jakieś głosy dotyczące uwag co do tego protokołu? Bardzo proszę. Nie widzę, więc panie Grzegorzu, przystępujemy do głosowania nad przyjęciem lub odrzuceniem protokołu obrad 23. sesji Rady Gminy Jeżewo. I bardzo proszę o głos. Pan Przemysław Grzybowski. Jestem za. Pan Paweł Jędral. Za. Pan Michał Kaczmarek. Jestem za. Pani Wiesława Kubiaczyk. Jestem za. Pan Wojciech Młyński. Jestem za. Pan Henryk Rybak. Jestem za. Pan Stanisław Sołtysiak. Jestem za. Sławomir Stefan, jestem za. Pan Warczak Maciej. Jestem za. Pan Ziółkowski Grzegorz. Jestem za. I pani Ewa Ziakowska. Jestem za. Dziękuję uprzejmie wszystkim radnym za udział w tym głosowaniu. Panie Grzegorzu, proszę o podania wyników tego głosowania. W głosowaniu wzięło 11 radnych, 11 osób jest za przyjęciem porządku obrad protokołu z 33 sesji. Dziękuję uprzejmie. Punkt 5 dzisiejszego porządku obrad jest to składanie wniosków interpelacji. Bardzo proszę, jest to punkt obowiązkowy, musi być zawsze w każdej, na każdym naszym spotkaniu. Czy są radni, którzy chcieliby złożyć wniosek lub interpelację? Bardzo proszę. Proszę Państwa, gdybym nie zauważył któregoś z głosów, to bardzo proszę o podniesienie alarmu i zwrócenie mi na to uwagę. Ta sesja prowadzona w trybie internetowym nie zawsze wszystko ujawnia, na ekranie nie wszystko widać. Nie widzę chętnych co do radnych, którzy chcieliby złożyć wniosek lub interpelację. Przechodzimy do punktu 6. Poprosimy pana wójta o przedstawienie informacji międzysesyjnych z pracy wójta i gminy Jeżewo. Bardzo proszę panie wójcie, udzielam panu głos. Dziękuję. Dzień dobry panie przewodniczący. Dzień dobry panowie przewodniczący, Wysoka Rado, drodzy pracownicy. Informacja międzysesyjna. Na początku maja Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej ogłosiła listę jednostek ochotniczych straży pożarnych, do których trafią nowe samochody ratowniczo-gaśnicze. Łącznie do jednostek z OSP w całej Polsce trafi 314 samochodów. Jeden z tych samochodów zostanie wyposażona jednostka OSP Jeżewo. Nasza gmina od ponad 3 lat starała się o nowy samochód i w tym roku dzięki właśnie dotacjom z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, firm ubezpieczeniowych i oczywiście budżetu gminy. Mam nadzieję, że Wysoka Rada się przychyli w czerwcu do takiego wniosku o zwiększenie dotacji na ten samochód. Planowana kwota zakupu wynosi około 1 000 000 zł, z czego, drodzy Państwo, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to jest 300 000 zł, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy to jest 113 000 zł, firmy ubezpieczeniowe to jest 87 000 zł. I drodzy Państwo, we wtorek z panem Andrzejem Erdmańskim, naczelnikiem OSP Jeżewo, odebraliśmy z rąk pana Mikołaja Bogdanowicza, właśnie wojewody kujawsko-pomorskiego, promesę na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. I chciałbym Państwu powiedzieć, że to do tutaj w województwie kujawsko-pomorskim przychodzą tylko 2 takie samochody, przychodzi do Gniewkowa i do naszej gminy. Oczywiście procedura jeszcze jest dość daleka, bo będziemy musieli ogłosić przetarg, oczywiście po udzieleniu pełnomocnictwa przez OSP dla nas. 10 maja na stronie internetowej gminy Jeżewo oraz Biuletynie Informacji Publicznej został publikowany raport o stanie gminy za rok 2020. Podsumuje on działalność samorządu gminnego w poprzednim roku i daje nam możliwość przedstawienia naszym mieszkańcom rezultatów projektów podejmowanych wspólnych naszych działań. 17 maja na prośbę mieszkańców gminy Jeżewo i Warlubie Starostwo Powiatowe Świeciu wprowadziło zmiany w godzinach odjazdu autobusu linii Świecie, Czaple, Pięć Morgi, Lipinki. Dotychczasowa godzina odjazdu autobusu z Lipinek została ustalona na godzinę 5:35, została przesunięta na godzinę 5:54. Był to wniosek naszych pań pielęgniarek, które dojeżdżają do pracy, do szpitala na godzinę 7:00. W związku z możliwością pozyskania przez naszą gminę dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
wodnej w Toruniu, dofinansowanie w zakresie demontażu i transportu oraz unieszkodliwania odpadów zawierających azbest. Zachęcamy właśnie mieszkańców naszej gminy do składania wniosku o przyznanie dotacji na usunięcie azbestu z pokryć dachowych swoich nieruchomości. Wnioski można składać do 18 czerwca. W połowie maja zostały podpisane umowy dotacyjne na wymianę przestarzałych kotłów węglowych na proekologiczne. Łączny koszt dofinansowania wyniesie 60 tysięcy złotych, pochodzących właśnie z budżetu gminy. Jak pamiętacie Państwo, Wysoka Rada zwiększyła ilość dotacji do ekologicznych źródeł ogrzewania z 10 na 15. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy pozytywnie zaopiniowała nasz wniosek o utworzenie posterunku Policji gminy Jeżewo, wyraziła zgodę na jego utworzenie właśnie w miejscowości Laskowice. Dzisiaj byli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz Komendy Powiatowej Policji w Świeciu oglądać budynek, który miałby zostać przestarczony pod posterunek i stwierdzili tutaj jasno na krótkim takim spotkaniu, że jeżeli do tego dojdzie, to będzie jeden z najlepszych, że tak powiem, metrażowo budynków, który można wykorzystać pod posterunek i policja może mieć jedne z najlepszych warunków w Kujawsko-Pomorskim, a już stwierdzili jasno, że posterunek mógłby spełniać normy pod komisariat policji, ale tutaj komendant bardzo powściągliwie się wypowiadał, tylko wypowiadał się na temat posterunku. Wstępną obsadę, którą tutaj pan komendant zaoferował, to jest 7 policjantów, być może 8 policjantów posterunku. Przed nami poczekamy tylko na przygotowanie wstępnej dokumentacji przez Komendę Wojewódzką i będziemy Państwa o stanie postępów prac na bieżąco informować. W dniu 18 maja został rozstrzygnięty przetarg na realizację zadania modernizacja chodnika w miejscowości Jeżewo-Laskowice. Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest firma przedsiębiorstwa handlowo-usługowy Bruknik z Warlubia. Wartość zamówienia wynosi 281 077 zł 76 groszy i zostanie pokryta z budżetu gminy. Na piątek 20 maja jest planowana jest podpisana umowa w tym kontekście. Jak zauważyli Państwo, też po właśnie wnioskach naszych radnych realizuje się właśnie też projekt oświetlenia od strony Otlewskiego w stronę Państwa Czerwińskich. Zostaje nam już właściwie około 200-300 metrów niedoświetlonego chodnika, który prowadzi od Jeżewa do Laskowic i z Laskowic do Jeżewa. Dziękuję serdecznie Panie Przewodniczący. To wszystko, jeżeli chodzi o informacje międzysesyjne. Dziękuję Panie Wójcie za wypowiedź. Tutaj Pan Wójt postawił takie dwa tytuły, pod którymi się może zmieścić ten właśnie. Czy zawiesi się Pan Sławek? Nie słyszymy Pana Przewodniczącego. No nie słyszymy niestety, tak. Zawiesił się. Dobrze, ja wzywam do Pana Przewodniczącego. Drodzy Państwo, chwileczkę musimy się wstrzymać. Pana Przewodniczącego wyrzuciło, że tak powiem, z obrad. Widzę też, że pana Pawła Indrala wyrzuciło. Panie Przewodniczący, jest Pan z nami? Głosem na pewno tak, a nie wiem, czy wideo już jest. Za chwilę się pojawi i jeszcze chwilkę poczekajmy, bo Pana Pała wyrzuciło przed chwilką. O, znowu zamroziło.
Jest, słychać pana wyraźnie. No. Dziękuję. Widać i słychać już teraz? Tak, i pan Paweł też jest z nami. Dobrze. Panie wójcie, ja do końca byłem, bardzo państwa przepraszamy, ale od czasu do czasu jakieś gremliny albo dusiołki będą nam na internecie się dały, co się może dziać, więc postaramy się jak najszybciej to naprawić. Pana wójta chciałbym tylko prosić po tym swoim wystąpieniu, aby pan radnym i mieszkańcom wyświetlił, jaka jest różnica między posterunkiem a komisariatem. Komisariat to jest jakby zaraz za komendą powiatową wyższej rangi jakby posterunek policji, z tym, że w tym jest już komendant komisariatu i jest organem i może wydać decyzję. I to jest taka bardzo znaczna decyzja, różnica. I oczywiście różni się składem ilości policjantów. Nie pamiętam, chyba w ustawie o policji było 11 plus zapisanych, więc co najmniej musi być 11 plus ilość policjantów, żeby utworzyć posterunek. Komisariat, przepraszam. Jak rozumiem, jest to po prostu taka forma przejściowa między posterunkiem a komisariatem, a komendą powiatową i być może na nas na to stać, tak? To znaczy, ja tylko odpowiem, że no, w komisariacie pan komendant, znaczy pan komendant powiatowy zleca, a pan komendant komisariatu sam odpowiada za te decyzje, tak? Bo jest decyzyjny i może, oczywiście podlega komendantowi powiatowemu, a jest decyzyjny i może, że tak powiem, i wydawać decyzje i nie tylko, tak? Jest organem, to jest bardzo ważne. Natomiast ci państwo stwierdzili, że jeżeli chodzi o warunki lokalowe, no to będzie jedno z najlepszych miejsc w województwie kujawsko-pomorskim, jeżeli to doprowadzimy do, że tak powiem, do finału. Dziękuję uprzejmie. Proszę państwa, tym sposobem wykonaliśmy punkt 6 dzisiejszego porządku obrad. Punkt 7 jest to przedstawienie raportu o stanie gminy Jeżewo na rok 2020. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, wójt gminy zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy raport o stanie gminy za poprzedni rok. Podobnie jak w ubiegłych latach, obowiązek ten został spełniony. W dniu 10 maja 2021 roku do Rady Gminy Jeżewo wpłynął raport o stanie gminy Jeżewo za 2020 rok. Również w tym dniu raport został opublikowany na stronie internetowej gminy Jeżewo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jeżewo. Do raportu zostało dołączone zaproszenie do udziału w debacie. Proszę państwa, bardzo proszę pana wójta o przedstawienie tegoż raportu za rok 2020. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panowie przewodniczący, Wysoka Rado, drodzy państwo, troszeczkę nam to zajmie, ja staram się to streścić naprawdę w pigułkę. Mam 25 stron, ale dużym takim, że tak powiem, rozmiarem czcionki, więc zacznę od krótkiego wprowadzenia. Zgodnie z artykułem 28 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, wójt do 31 maja każdego roku przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. To już jest nas, jeżeli dobrze pamiętam, teraz trzeci raport. Raport o stanie gminy podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał Rady Gminy oraz budżetu obywatelskiego, jeśli jest realizowany. Sensem raportu jest wprowadzenie i odzwierciedlenie danych dotyczących aktywności organu wykonawczego w danym roku, a przede wszystkim przekazanie tych informacji członkom organu stanowiącego i mieszkańcom. Raport daje szansę przedstawienia w jednym dokumencie celów, efektów i rezultatów naszych działań oraz zweryfikowania dotychczasowych zamierzeń i planów. Raport, który państwu przedstawiam dzisiaj, jest doskonałym narzędziem dla wzmacniania i rozwoju lokalnej demokracji, okazją do debaty o potrzebach i kierunkach rozwoju naszej gminy oraz o środkach i sposobach osiągania zamierzonych celów. Dokument ten jest podsumowaniem naszej wspólnej pracy w roku 2020. I zaczniemy od informacji ogólnych. Gminę Jeżewo utworzono z dniem 1 stycznia 1973 roku uchwałą nr 18/88/72 przez Wojewódzką Radę Narodową w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 1972 roku. Położona jest w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie świeckim, obejmuje część Wysoczyzny Świeckiej i Borów Tupolskich, które wchodzą w skład Pojezierza Południo-Bałtyckiego. Etnograficznie gmina należy do Kociewia. Powierzchnia gminy wynosi ponad 156 km kwadratowych. W strukturze użytkowania gruntów największą powierzchnię gminy zajmują lasy i grunty leśne, które stanowią około 55% i pod tym względem gmina Jeżewo należy do gmin województwa kujawsko-pomorskiego o jednej z największych powierzchni obszarów leśnych. Grunty rolne stanowią około 37
3,1% powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane to jest 3,85%, grunty pod wodami to jest ponad 2,6%, użytki ekologiczne 0,67% i tereny różne 0,19%. Rada Gminy Jeżewo liczy 15 radnych. Przewodniczącym Rady Gminy Jeżewo w kadencji 2018-2023 wybrany został pan Sławomir Stefan. Funkcję wiceprzewodniczących Rady Gminy pełnią pan Henryk Rybak i pan Grzegorz Ziółkowski. Przy Radzie Gminy Jeżewo w 2020 roku działały trzy stałe komisje. Były to Komisja Rewizyjna, Komisja do Spraw Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Jeżewo, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Gminne ośrodki organizacyjne to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie, Gminny Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie, Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej Gminy Jeżewo, Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie, Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie, Szkoła Podstawowa imienia Adama Mickiewicza w Jeżewie, Szkoła Podstawowa imienia Janusza Korczaka w Krąplewicach, Szkoła Podstawowa imienia Janusza Kusocińskiego w Laskowicach, Przedszkole Samorządowe pod Kasztankiem w Laskowicach i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Jeżewie. Teren gminy Jeżewo podzielony jest na 14 sołectw, w których w skład wchodzi 20 miejscowości. Gminę Jeżewo zamieszkiwało 7960 osób, w tym 3984 kobiety i 3976 mężczyzn. Ogólna gęstość zaludnienia wyniosła 51 osób na kilometr kwadratowy. Największymi skupiskami ludności w naszej gminie są Laskowice 2562 mieszkańców oraz Jeżewo 1805 mieszkańców. W 2020 roku sytuacja mieszkańców gminy Jeżewo na rynku pracy, pomimo rozprzestrzeniania się epidemii wirusa SARS-CoV-2, nie uległa znacznemu pogorszeniu. Liczba osób bezrobotnych z terenu gminy Jeżewo zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu na koniec grudnia 2020 roku wynosiła 187 osób. Porównując z końcem roku 2019, liczba osób bezrobotnych w gminie wzrosła o 10. Według danych dla obszaru gminy Jeżewo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w 2020 roku zarejestrowano 45 nowych przedsiębiorstw, najwięcej z branży przemysłowej i budowlanej, wykreślono natomiast 20. Ogółem na koniec grudnia 2020 roku na terenie gminy w rejestrze REGON zarejestrowanych było 576 podmiotów gospodarczych. Zdecydowana większość z nich to firmy działające w sektorze prywatnym, a dokładnie 553 firmy. Informacje finansowe. Budżet gminy Jeżewo na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz realizacja uchwalonego budżetu gminy z uwzględnieniem zmian w 2020 roku po stronie dochodów i wydatków przedstawia się następująco. Drodzy Państwo, mieliśmy plan na dochody na 45 167 722 zł 63 grosze. Wykonaliśmy go w rekordowej kwocie 52 188 357 zł 407 groszy. Daje nam to 115%, że tak powiem, planu normy. Dochody dzielą się na dochody bieżące i dochody majątkowe, więc dochody bieżące mieliśmy plan na 41 409 082 zł 53 grosze. Wykonanie dochodów bieżących to jest 43 197 142 zł 52 grosze. Dochody majątkowe to jest plan, mieliśmy 3 758 640,10 groszy, a wykonanie, drodzy Państwo, 8 991 214 zł. Więc jak tutaj widzimy, inwestycje były na taką kwotę zrealizowane. Wydatki, drodzy Państwo. Wydatki. Mieliśmy zaplanowane wydatki w kwocie 405 037 711 zł 52 groszy. Zrealizowaliśmy je na poziomie 41 925 028 zł 3 groszy. To daje nam 93% planu. Wydatki mamy i bieżące, i majątkowe znowu, więc wydatki bieżące mieliśmy plan na 40 025 884 zł 5 groszy. Wykonanie to jest 37 456 787 zł 25 groszy. Wydatki majątkowe plan 5 011 827 zł 47 groszy. Wykonanie to są 4 468 240 zł i 78 groszy. Proszę Państwa, deficyt i nadwyżka, więc plan mieliśmy 130
11 złotych 11 groszy. Wykonanie to jest 10 milion 273 złote 329 złotych 34 grosze. Ja potem jeszcze raz na koniec podkreślę pewne kwoty, bo one są dla nas bardzo ważne, dla Wysokiej Rady i dla nas. Przychody w wysokości plan 1 021 991 złotych 73 groszy. Wykonanie w 100%, czyli tej samej kwocie, czyli 1 021 991 1073 groszy. Rozchody w wysokości 1 152 002 złotych 84 groszy. Takiej samej kwocie było wykonanie. Drodzy Państwo, nadwyżka operacyjna. Dochody bieżące w sprawozdawczym, w okresie sprawozdawczym uzyskane zostały w wysokości kwoty 43 197 142 złotych 57 groszy, a wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 37 456 787 złotych 25 groszy, z czego wynika, że nadwyżka operacyjna w okresie sprawozdawczym wyniosła 5 740 355 złotych 27 groszy. Spełniony więc został wymóg wynikający z artykułu 242 ustęp 2 ustawy o finansach publicznych. Deficyt budżetowy, czyli nasze zadłużenie. W uchwale budżetowej na rok 2020 zaplanowany został deficyt budżetowy w kwocie 877 997 złotych 16 groszy, który został w trakcie roku zmniejszony i powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 130 011 złotych 15 groszy. Wynik wykonania budżetu gminy Jerzewo za rok 2020 stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 10 263 złotych 329 złotych 404 groszy. Na 2021 rok w budżecie pozostają wolne środki w wysokości, drodzy Państwo, 10 133 złotych 318 złotych 33 groszy. W ciągu roku zostały wprowadzone dochody z tytułu wolnych środków z 2019 roku w wysokości 1 021 991 złotych 73 groszy. Przeprowadzona analiza na podstawie rocznych sprawozdań wykonania budżetu za rok 2020 oraz wysoka nadwyżka operacyjna obrazują stabilną sytuację naszej gminy. Zadłużenie gminy, zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020 z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 8 414 403 zł 7 groszy, co stanowi, drodzy Państwo, ponad 18% w stosunku do planowanych dochodów w 2020 roku. Zadłużenie gminy, analiza dochodów, budżet omawianego roku pozwoli na realizację zaplanowanych w projekcie zadań. Osiągnięcie planowanych dochodów na poziomie 115,54% przy poziomie wydatku 93,09% wskazuje na racjonalne planowanie budżetu gminy. Łączne wykonanie dochodów wynosi 52 188 357 zł i 47 groszy. Dochody z budżetu gminy dzielą się na bieżące i majątkowe. Wykonanie dochodów bieżących za rok 2020 w kwocie 43 197 142 złotych 52 groszy kształtuje się na poziomie ponad 104%, natomiast dochody majątkowe w kwocie 8 991 214 złotych 95 groszy stanowi 239% planu. Na dochody bieżące składają się następujące pozycje: subwencja oświatowa 8 182 993 złote, subwencja wyrównawcza, czyli 4 364 141 złotych, dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 14 555 961 złotych 39 groszy, na zadania własne 1 292 682 złotych 48 groszy, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to jest 2000 złotych, na zadania finansowane ze środków europejskich 221 757 złotych, środki utrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych to jest 37 839 złotych 55 groszy. Podatek dochodowy od osób fizycznych to jest 5 447 132 złote. Podatek dochodowy od osób prawnych to jest 192 861 34 grosze. Dochody własne to jest 8 899 774 złote 76 groszy. Wykonanie dochodów bieżących własnych jest wyższe niż w analogicznym okresie do poprzednich lat z uwagi na wpływ kwoty 2 505 złotych z tytułu odliczenia podatku VAT naliczonego od inwestycji wodno-kanalizacyjnych realizowanych
w latach 2017-2019, a było to też możliwe dzięki utworzeniu naszego zakładu GWIO. Planowane dochody z majątku gminy w kwocie 3 758 604 zł i 10 groszy wykonano na poziomie ponad 239% na kwotę 8 999 214 złotych 95 groszy. Na wyższe wykonanie dochodów majątkowych gminy ma wpływ otrzymanie zwiększonej kwocie w okresie właśnie sprawowania dofinansowań na zadania inwestycyjne. Z tytułu rozliczenia na przykład zadania modernizacji, rozbudowa, oczyszczanie ścieków w Jerzewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jerzewo. Zaplanowane środki po stronie dochodów wynosiły kwocie 920 tysięcy, a wpłynęły w okresie sprawozdawczym, drodzy Państwo, w kwocie 1 691 457 zł 58 groszy. To daje nam ponad 54% wysokości do maksymalnego limitu wynikającego z realizacji polityki regionalnej obszaru rozwoju społeczno-gospodarczego, tak zwanego OSRG powiatu świeckiego. Przyznano nam limit dofinansowania do wskaźnika procentowego właśnie ponad 74% kosztów kwalifikowanych z założeniem kwoty 6 143 zł 200 zł 10 groszy wynikających z wniosku do tej polityki. Po złożeniu kompletnych wniosków zwróciliśmy się z prośbą o dofinansowanie do zarządzanej instytucji o możliwość realizacji zadania do limitu kwotowego z zachowaniem nieprzekraczalnego maksymalnego limitu dofinansowania dla projektów RPO, czyli Regionalnego Programu Operacyjnego do 80% kosztów kwalifikowanych projektu. Na podstawie aneksu z dnia 26 listopada 2020 roku umożliwiono nam właśnie skorzystanie z dofinansowania na poziomie ponad 84%, zachowanie maksymalnej kwoty dofinansowania w niezmiennym poziomie, czyli 6 143 020 zł 10 groszy. Na zadanie inwestycyjne pod tytułem Infostrada Pomorza Kujaw, zakup sprzętu informatycznego, zaplanowane dochody w kwocie 34 035 zł z tytułu dofinansowania wyżonego zadania zrealizowano w kwocie 15 590 zł. To jest ponad 45% planu. Na zadanie wykonania infrastruktury parkowej, zagospodarowania terenu przy Domu Kultury w Laskowicach, rewitalizacja, planowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosiło 85% w kwocie 127 487 zł. Wpłynęło w okresie sprawozdawczym w kwocie 127 487 zł. 8 groszy, co stanowi 100% planu. Na zadanie związane z budową drogi gminnej Nowe Krąpowice Osłowo do skrzyżowania z drogą gminną 03-06-18C do skrzyżowania z drogą gminną 03-06-11C. Zaplanowane dochody ze środków pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych. W tej chwili ten fundusz nazywa się Fundusz Rozwoju Dróg. W kwocie 1 380 273 zł płynęły w okresie sprawozdawczym 100%. Na zadanie budowa drogi gminnej Taszewskie Pole Ciemniki, odcinek o długości około 920 metrów, zaplanowane dochody ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 375 752 zł płynęły w okresie sprawozdawczym 100%. Zaplanowane z tytułu dotacji celowej utrzymanie z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupu inwestycyjnych środków w kwocie 400 tysięcy na zadania inwestycyjne modernizacja sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Świeciu Czersk, Świecki Jaszcz wpłynęło w okresie sprawozdawczym w 100%. Jest to z gminy Osia. Za to dziękuję samorządowi Osia za współpracę w tym zakresie. Na zadanie bezpieczne przejście dla pieszych w szkole podstawowej ulicy Głównej w Jerzewie, zaplanowane dochody ze środków pochodzące z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 403 683 zł 85 groszy wpłynęły, że tak powiem, w 100%. Ponadto w okresie sprawozdawczym otrzymane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej w łącznej kwocie, drodzy Państwo, 5 249 210 zł na zadania inwestycyjne. Jest to bardzo wysoka kwota, którą na pewno tutaj dobrze wspólnie z Radą spożytkujemy. Kwota 538 210 zł została wydatkowana teraz, drodzy Państwo, w okresie sprawozdawczym na zadania inwestycyjne. Budowa drogi gminnej Nowe Krąpowice Osłowo, kwota 419 210 zł oraz budowa drogi gminnej Taszewskie Pole Ciemniki, kwota 119 tysięcy, natomiast kwota 4 711 tysięcy zostanie wydatkowana w 2021 roku na kolejne zadania inwestycyjne, jak wszyscy wiemy. Będzie to modernizacja i rozbudowa budynku po gimnazjum na przedszkole, żłobek wraz z kulturą i biblioteką. W planie dochodów majątkowych zaplanowano środki w kwocie 26 882 70 groszy, które zrealizowano 100%. Są to środki
które wojewoda kujawsko-pomorski przekazał jako dotację z tytułu zwrotu części wydatków inwestycyjnych poniesionych przez gminę z funduszu sołeckiego. Drodzy Państwo, krótka analiza wydatków, wydatki budżetu gminy, realizacja planowanych wydatków na poziomie ponad 93% przy wyższym ponad 22% poziomie dochodów wynika z otrzymania planowanych dochodów w kwocie 5 249 210 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 771 457 zł 50 groszy z tytułu rozliczenia zadania modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jeżewo. Realizacja wydatków porównana w porównaniu do pozostałych dochodów wskazuje na racjonalne planowanie budżetu. Dynamika wydatków w latach 2014-2020 wykazuje właśnie równomierną tendencję wzrostową wydatków bieżących. Drodzy Państwo, oraz zwiększenia wydatków majątkowych w latach 2018-2019 z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych poprawiających jakość życia mieszkańców. Wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu w 2020 roku z uwagi na konieczność przygotowania projektów do realizacji kolejnych większych zadań inwestycyjnych w 2020 roku. Wobec powyższego wydatki majątkowe powinny ulec wzrostowi w 2021 roku, czyli w obecnym. I tak się dzieje. Wydatki dokonywane były oszczędnie w miarę realizacji zadań ujętych w założonych planach wydatków oraz zachowaniem wymogów ustawy o zamówieniach publicznych. Więc drodzy Państwo, wydatki bieżące 40 025 884 zł 5 groszy wykonaliśmy na 37 456 787 zł 25 groszy. Wydatki majątkowe w kwocie 5 milionów zaplanowanych 11 807 zł 47 groszy. Zrealizowaliśmy w wysokości 4 468 zł 74 zł 78 groszy. To co była wcześniej mowa, że te wydatki majątkowe są troszeczkę niższe niż w latach ubiegłych, a mają się zwiększyć w tym roku ze względu na kolejne inwestycje. Razem, drodzy Państwo, mamy 45 037 711 zł 52 grosze. Z czego wydaliśmy 41 952 028 zł 3 grosze. W strukturze wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków stanowią wydatki bieżące w wysokości 37 456 787 zł 5 groszy. To jest, drodzy Państwo, ponad 89% ogółu wydatków oraz wydatki majątkowe w wysokości 4 468 204 zł 80 groszy. To daje nam ponad 10% ogółu wydatków. Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydano łącznie kwotę 4 468 204 zł 78 groszy. To daje nam ponad 89% planu wynoszącego 5 011 827 zł 47 groszy. Poszczególne wykonanie wydatków zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco. Ja bardzo krótko zakreślę inwestycje, któreśmy realizowali. ASIC naprawdę sporo, naprawdę wspólnie sporo inwestycji realizujemy od tych 3 lat. Infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej to jest była, drodzy Państwo, budowa sieci wodociągowej we wsiach Kąplewice, Buczek, Skrzynki, Czerświecki, Lipno ze stacją zatmienia wody w kwocie 158 312 zł 17 groszy. Rozbudowa sieci wodociągowej w Jeżewie na ulicy Wężowców wykonana w kwocie 32 113 zł. W ramach niniejszego przedsięwzięcia zlecono wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania stosownych decyzji administracyjno-zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych oraz wykonano zakończono właśnie to zadanie. Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskowicach, ulica Polna, środki, które zostały wydatkowane, to jest 15 715 zł 95 groszy. W ramach niniejszego przedsięwzięcia zlecono wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych. Oczywiście, żeśmy to zadanie w zeszłym roku wykonali. Modernizacji stacji uzdatniania wody w Laskowicach wykorzystano środki w kwocie 59 974,62 groszy. Jak pamiętacie Państwo, był problem z jakością wody na terenie miejscowości Laskowice. W tej chwili nie mamy na razie żadnych jakby głosów od naszych mieszkańców mówiących, że coś się tam dzieje niepożądanego na naszej sieci. Zadanie obejmowało modernizację właśnie tej stacji. Zostało to zrealizowane w związku z koniecznością wyeksploatowania stanu technicznego urządzeń znajdujących się na brzemieniu stacji. Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerświecki Jasz. Wykorzystano środki w kwocie 776 079 zł.
Zadanie realizowane właśnie, co wcześniej mówiłem, przez podziale gminy Osie, za to serdecznie dziękuję jeszcze raz. Otrzymam dotację w kwocie 400 tysięcy złotych. Drodzy Państwo, infrastruktura drogowa, więc tak, budowa drogi gminnej, Nowe Krąpiewice Osłowo, ja już nie będę czytał numerów tych dróg. Realizacja w okresie sprawdzającym wynosiła ponad 99%, czyli to jest 973 zł i 58 groszy. Zadanie zaplanowano, zostało przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 380 000 283 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 419 210 zł. Kolejne zadanie drogowe to jest budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej miejscowości Krąplewicy z dokumentacją techniczną o długości około 100%. Wydatkowano środki w kwocie 23 210 zł. Był to chodnik ułożenie kostki betonowej wraz z dokumentacją. Rozbudowa drogi polegającej na budowie chodnika o długości 100 metrów w Jeżewie została wydatkowana w kwocie 2386 zł. To jest dokończenie dokumentacji projektowej. Budowa drogi gminnej ulica księdza Józefa Dębińskiego, Erasma Parczewskiego, Jana Sasjaworskiego, Emilii Liszkowskiej, tak zwanego osiedla Kuprza przysłowiowego w miejscowości Laskowice na odcinku 950 metrów. Dokumentacja projektowa, wydatki zostały poniesione w kwocie 6642 zł. Jak już wiemy, ta inwestycja jest realizowana w tym roku. Budowa drogi gminnej w Belnie 150 metrów bieżących, to jest 80 616 zł, została także zrealizowana. Budowa drogi gminnej Taszewskie Pole Ciemniki o długości 920 metrów, to jest, drodzy Państwo, kwota 501 700 zł 36 groszy. Zadanie zaplanowane zostało przy udziale środków właśnie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 375 zł 752 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 119 000 zł. Budowa drogi wewnętrznej ulica Świecka wyżej wydatkowana kwota 93 333 zł. Ja przepraszam, tylko wyciszę, bo jakieś sprzężenie się pojawiło. Zadania z zakresu turystyki, proszę Państwa, budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko, miejscowości Jeżewo, etap pierwszy. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym oraz został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego. Czekamy za zwrotem tych inwestycji. Kwota to jest 247 701 zł 48 groszy. Gospodarki gruntami i nieruchomościami, to jest tak, na zadanie inwestycyjne zaplanowano środki w kwocie 148 518 zł na wykup gruntu położonych na działkach z numerami 195x2, 195x15, 195x14, 174x13, 174x5 oraz wykup użytkowania wieczystego oraz budynku działka wraz z budynkami i działka porolniczej spółdzielni handlowo-usługowej Borowia, które zostały wydatkowane w kwocie 148 465 zł 94 groszy. Informatyki, to było na zadanie Infostrady Pomorza i Kujaw, zakup sprzętu informatycznego. W okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę 18 341 zł 58 groszy. Administracji publicznej wydatkowano kwotę 400 103 zł, to jest montaż klimatyzacji budynku Urzędu Gminy. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 13 529 zł, które wydatkowano w kwocie 13 528 zł i 77 groszy. To stanowi 100% planu. Bezpieczeństwa publicznego to jest, drodzy Państwo, na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego, towarowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, wydatkowano kwotę 5 tysięcy. Bezpieczeństwa publicznego to jest bezpieczne przejście dla pieszych przy szkole podstawowej w Jeżewie na ulicy Głównej. Środki wydatkowano w kwocie 580 990 zł i 9 groszy. Zadanie zaplanowane zostało przy udziale środków właśnie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań razem bezpiecznej Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 w kwocie 403 683 85 groszy. Jest to nasze drugie zadanie, które udało nam się właśnie zrealizować z tego programu. Przepraszam. Oświata i wychowanie. Utwardzenie placu na terenie szkoły podstawowej w Laskowicach. Zostały poniesione wydatki w kwocie 73 800 zł. Zakup samochodu do przewozu posiłku ze stołówki szkoły podstawowej imienia Adama Mickiewicza w Jeżewie. Zakupiono pojazd w kwocie 28 000. Gospodarki i ochrony środowiska, to jest zakup używanego samochodu osobowego
Peugeot Partner, kwota 15 268 zł. Zakup używanego samochodu osobowego Viper, wydatkowano kwotę 16 219 zł. 47 groszy. Zakup używanej koparki, to jest kwota 24 896 zł. 43 groszy. Zakup używanego ciągnika Zetor, wydatkowano 12 251 zł. 70 groszy. Zakup używanego samochodu osobowego dla inkasenta, wydatkowano kwotę 23 409 zł. 45 groszy. To jest sprzęt, któryśmy przejęli i dokupili do naszego zakładu gminy wodociągów i oczyszczalni. Ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu, zaplanowano wydatki inwestycyjne w 40 tysiącach złotych, które zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Drodzy Państwo, kolejne zadanie to była poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Jeżewo oraz życiem wydatkowanym w okresie sprawozdawczym w kwocie 17 500 zł właśnie na dokumentację projektową. W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg, drodzy Państwo, na zadanie inwestycyjne wykonanie oświetlenia LED-owego wraz z dokumentacją techniczną miejscowości Ciemniki wydatkowano kwotę 11 000 zł. Wykonanie oświetlenia LED-owego wraz z dokumentacją techniczną miejscowości Piskarki wydatkowano kwotę 11 000 zł z Funduszu Sołeckiego. Wykonanie oświetlenia ulicznego sekcji Laskowice wydatkowano środki w kwocie 15 500 zł z Funduszu Sołeckiego. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jeżewo w kwocie 83 900 zł, to jest w ramach pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami. Jeszcze mam, drodzy Państwo, inwestycje, dotacje na inwestycje służące gospodarce ściekowej, czyli tak zwane przydomowe oczyszczalnie ścieków, 39 150 zł. Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych gminy Jeżewo, wydatkowano kwotę 40 570 zł na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Jak Państwo wiedzą, w tym roku będziemy ogłaszać na nasz PSZOK przetarg. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w miejscowości Ciemniki została zrealizowana w kwocie 20 910 zł. Pozostałe działalności to jest na zadanie inwestycyjne modernizacja budynku biurowego na terenie gminy wodociągów i oczyszczalni. Wierzej wydatkowano kwotę 69 740 zł i 97 zł. W ramach inwestycji wymieniono okna, doszczuplono poddasze, wykonano instalację SCO budynku oraz wyremontowano pomieszczenie biurowe. Chciałbym Państwu powiedzieć, kiedyś Państwa tam zaprosić, zobaczyć, jak tam wygląda już po zrobieniu tego wszystkiego. Zrobili to w głównej mierze nasi pracownicy, pan Jacek Okonek i pan Adam Radzio, i pomagali nasi pracownicy interwencyjni, za to serdecznie dziękuję. Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie gminy wodociągów i oczyszczalni w Jeżewie to jest 13 999 zł 86 groszy. Drodzy Państwo, realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji w Czersku Świeckim. Gmina Jeżewo zrealizowano wydatki w kwocie 350 515 zł 36 groszy. W ramach zrealizowanego zadania zaadaptowano jedną salę w dawnej szkole podstawowej w Czersku na potrzeby klubu młodzieżowego i miejsca spotkania dla seniorów i osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowano teren przyległy do budynku. Na zewnątrz powstała wiata pokryta strzechą wraz z placem zabaw o przeznaczeniu wielofunkcyjnym. Dwie bramki do gry w piłkę oraz słupki z siatką do gry w siatkówkę czy tenisa. Zabezpieczone piłką, chwytami oraz tor do trenerowej gry w kręgle. Przepraszam. Zadania z kultury fizycznej. Modernizacja hali sportowej w Jeżewie dodatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 17 200 zł. Sporządzono właśnie dokumentację projektową. W tej chwili, jak drodzy Państwo wiecie, już realizujemy inwestycje modernizacji hali. Realizacja Funduszu Sołeckiego. Fundusz Sołecki to środki finansowe wydzielone właśnie z budżetu gminy dla danego sołectwa na wykonanie zadań, ale tylko takie, które mają przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców danego sołectwa i są zgodne ze strategią rozwoju gminy oraz mieszczą się w katalogu zadań własnej gminy. Rozstrzygnięcie o wyodrębnieniu Funduszu Sołeckiego następuje w formie uchwały Rady Gminy poprzez wyrażenie lub niewyrażenie zgody na jego wyodrębnianie. W gminie Jeżewo dzieje się to nieprzerwanie od 2009 roku. W budżecie wyodrębniane są środki właśnie na Fundusz Sołecki. Łącznie, drodzy Państwo, przyznano kwotę 320 805 zł 82 groszy na zadania SOAC, które zrealizowane w ponad 84% pomimo ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. Informacje o mieniu komunalnym. Wartość początkowa majątku gminy Jeżewo na dzień 1 stycznia 2020 roku wyniosła 87 180 551 zł 34 grosze. Natomiast na dzień 31 grudnia 2020, przepraszam, odzwonię, tak? Nie mogę rozmawiać.
majątku na łączną kwotę, przepraszam, łącznie w raportowanym okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia majątku na łączną kwotę 408 402 575 zł i 77 groszy oraz zmniejszenie na łączną kwotę 405 066 889 zł 20 groszy. Realna wartość zwiększenia środków trwałych, to jest nabycie, rozbudowa, modernizacja, wynosi 5 140 152 zł 96 groszy. Natomiast realna wartość zmniejszenia, czyli zbycie, likwidacja, zmniejszenie wartości początkowej wynosi 2 164 466 zł i 37 groszy. Kwota 402 902 422 zł 81 groszy została ujęta w zwiększeniach i zmniejszeniach. Są to środki trwałe związane z działalnością wodno-kanalizacyjną przekazane właśnie z Urzędu Gminy do Gminy Wodociągów i Oczyszczalni Wieżewy. Największy udział w składnikach mienia mają właśnie obiekty inżynierii rondowej i wodnej, to jest ponad 62% ogółu majątku, budynki i budowle stanowiące ponad 19% majątku gminy oraz grunty stanowiące ponad 13% majątku gminy. Drodzy Państwo, bardzo krótkie też sprawozdanie, informacja z realizacji polityk, programów i strategii. Strategia rozwoju gminy Jeżewo. Aktualnie obowiązująca strategia gminy Jeżewo została przyjęta uchwałą Rady Gminy w 2001 roku. Jest ona realizowana zgodnie z przyjętymi zadaniami określonymi właśnie w misji samorządu gminy Jeżewo. Pomimo upływu kilkudziesięciu lat od jej uchwalenia, najważniejsze założenia w niej zawarte pozostają nadal aktualne i samorząd gminy dąży do ich realizacji. Jednocześnie zauważalna jest właśnie potrzeba dostosowania strategii rozwoju gminy do aktualnych potrzeb społeczeństwa, dlatego też trwają intensywne prace nad przygotowaniem właśnie nowej strategii. Według przyjętego harmonogramu nowy dokument strategii będzie gotowy w trzecim kwartale obecnego roku. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżewo i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Gmina Jeżewo z uwagi na swoje położenie zarówno w kontekście geofizycznym oraz uwarunkowań wynikających z silnych i słabych stron gmin ościennych wymaga indywidualnego podejścia do planowania właśnie przestrzennego strategii rozwoju budownictwa. Podstawowym dokumentem wyznaczającym te kierunki jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżewo, które jest aktem pomocniczym, na podstawie którego dokonuje się w dalszej procedurze poprzez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżewo. Obowiązujące niezmiennie od 2012 roku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostało uchwalone uchwałą nr 14/103/2012. Dziękuję. Gminy Jeżewo z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżewo i stanowi zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżewo uchwalonego uchwałą nr 20/173/2000 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 listopada 2000 roku. Przepraszam. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na początku 2020 roku objętych było zaledwie 0,93% powierzchni gminy. Żeby na koniec 2020 roku wynik ten osiągnąć wzrost ponad 300% i do około 3% pokrycia gminy, co wciąż jest niedużym wynikiem, jednak coroczny duży wzrost daje perspektywę dalszego szybkiego wzrostu tych obszarów. Uchwalono 5 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Po jednym miejscowym planie uchwalono dla miejscowości Białe, Puczek, Jeżewo, Laskowica, Rytoszewskie Pole. W 2020 roku wydano 13 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. O 2 mniej niż w 2019 roku podtrzymano trend większościowej inwestycji modernizacji linii elektroenergetycznych. 6 decyzji, 4 decyzje dotyczyły budowy dróg i dwóch sieci wodociągowej oraz jedna małej retencji. Jak Wysoka Rada wie, a nasi Państwo, w tej chwili Rada też podjęła decyzję i robimy kolejne plany dla naszej gminy, i to duże plany dla gminy, dla miejscowości Jeżewo i Laskowice. Gminny program opieki nad zabytkami. Rada Gminy Jeżewo uchwałą nr 16/202/207 z dnia 29 marca 2017 roku zatwierdziła gminny program opieki nad zabytkami na lata 2017-2020 dla gminy Jeżewo. W programie określone zostały zadania, które ma do zrealizowania gmina Jeżewo w celu finansowania, inicjowania, wspierania oraz koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków, krajobrazu kulturowego oraz upowszechnienia i promowania dziedzictwa kulturowego. Zadania te obejmują także organizację działań edukacyjnych wobec miejscowej społeczności.
W gminnej ewidencji zabytków w gminie Jeżewo znajduje się łącznie 60 obiektów. W tej liczbie to 11 cmentarzy, spośród 8, których to dawne cmentarze ewangelickie, obecnie nieużytkowane, a także 3 cmentarze rzymskokatolickie w Jeżewie, w Krąplicach i w Laskowicach. W ewidencji znalazły się też 2 tereny parkowe oraz otoczenie kościoła Świętej Trójcy w Jeżewie. Zaewidencjonowano również układy ruralistyczne dla 3 miejscowości Jeżewa, Krąplewic i Laskowic. Program ochrony środowiska gminy Jeżewo na lata 2016-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został uchwalony uchwałą Rady nr 24/182/2016 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 roku. Jest to dokument analizujący istniejący stan poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego naszej gminy oraz przedstawiający cele i zadania konieczne do realizacji poszczególnych właśnie obszarach interwencji w celu zachowania dobrego stanu środowiska, a tam, gdzie konieczna jest jego poprawa, przedstawione zostały działania naprawcze. W 2020 roku podjęto uchwałę nr 26/201/2020 z dnia 29 września w sprawie raportu wykonania programu ochrony środowiska, gdzie można znaleźć szczegółowe dane z realizacji właśnie tego programu. Plan gospodarki niskoemisyjnej. Obowiązujący w 2020 roku plan gospodarki niskoemisyjnej został przyjęty uchwałą nr 22/161/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 7 listopada 2016. Istotą celu głównego właśnie wdrażania strategii krótko- i średnioterminowej planu gospodarki niskoemisyjnej jest określenie zobowiązań redukcyjnych i wzrostowych gminy Jeżewo, implikujących założenia pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej do 2020 roku, to znaczy zobowiązań dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych, redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie udziału energii pochodzących właśnie z źródeł odnawialnych, tak zwane OZE. Monitoring i ewaluacja niniejszego programu za 2020 rok będzie wykonana w drugiej połowie 2021 roku wraz z aktualizacją właśnie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Jeżewo. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jeżewo. Gmina Jeżewo realizują zapisy programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Podjęte uchwałą 32/231/2013 roku z dnia 18 grudnia 2013 roku, czyli tak zwany program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jeżewo. Program ten jest systematycznie realizowany poprzez podejmowanie działań zmierzających do usunięcia jak największej ilości wyrobów azbestowych z terenu gminy oraz uświadamianie mieszkańcom szkodliwości azbestu dla zdrowia i środowiska. Realizacja programu przewidziana jest do 2032 roku. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeżewo. Zgodnie z artykułem 11 ustęp 1 ustawy właśnie ustawy o ochronie zwierząt, zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnej gminy. Rada Gminy Jeżewo, wypełniając wyrzemiony obowiązek, określiła w drodze uchwały nr 20/135/2020 roku z dnia 27 lutego 2020 roku program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeżewo w 2020 roku. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jeżewo. Zgodnie z zapisami artykułem 21 ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego Rada Gminy Jeżewo podjęła uchwałę nr 36/2070/2017 z dnia właśnie 8 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniami zasobem gminy na lata 2018-2022. Program ten jest podstawą realizacji zadania własnego gminy związanego z tworzeniem warunków oraz zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych. Łącznie zasoby gminy znajdowało się na dzień 1 stycznia 2020 roku 12 mieszkań i ta liczba nie uległa zmianie na dzień 31 grudnia 2020 roku. Gminny program wspierania rodziny. W celu realizacji zadań z zakresu wspierania właśnie rodziny wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemach pieczy zastępczej Rada Gminy w dniu 26 stycznia 2018 roku przyjęła program wspierania rodziny w gminie Jeżewo na lata 2018-2020. Jego koordynowanie i monitorowanie powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jeżewie.
Program ten jest adresowany do dzieci i rodzin z dziećmi z terenu gminy Rzewo, a w szczególności jego adresatami są rodziny niewydolne wychowawczo, obarczone występowaniem ubóstwa, bezrobocia, przemocy, uzależnieniami czy innymi równie poważnymi problemami społecznymi. Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczej ustawowo został przypisany jednostkom samorządu terytorialnego oraz organom administracji rządowej. Gminny program profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Ustawa o uchowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholu należy do zadań właśnie naszej gminy. Ich realizacja prowadzona jest na podstawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych, uchwalonego corocznie przez Radę Gminy. Program uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych określone w Narodowym Programie Zdrowia. Na mocy ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii zadaniem gminnej komisji jest zapobieganie i prowadzenie odpowiedniej profilaktyki alkoholowej i antynarkotykowej, na którą przeznacza się dochody z opłat na wydawanie zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych. Zgodnie z ustawą o uchwaleniu trzeźwości przeciwdziałania alkoholizmowi w gminie Rzewo działa Gminna Komisja do Spraw Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych, która w 2020 roku liczyła 7 członków. Podstawowym zadaniem komisji jest właśnie prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej właśnie dla takich osób. Na terenie gminy było 25 podmiotów, które posiadają takie zezwolenia, w tym 19 sklepów i 6 lokali gastronomicznych. W 2020 roku środki te wyniosły 108 322,69 zł wraz z niewykorzystanymi środkami. W roku 2019 to jest 47 975,65 zł zostało. Łącznie stanowiło to kwotę w wysokości 156 298 zł i 34 groszy. Drodzy Państwo, program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Uchwałą Rady Gminy z dnia 21 listopada 2019 roku przyjęto program współpracy Gminy Rzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Współpraca Gminy Rzewo z podmiotami w ramach programu 2020 roku obejmą zarówno pomoc finansową, jak i pozafinansową formę współpracy. W roku 2020 roku Gmina Rzewo ogłosiła 2 otwarte konkursy ofert obejmujące właśnie zadania w zakresie wspierania i poszukiwania kultury fizycznej i sportu, a także ogłosiliśmy na organizacje pozarządowe, gdzie złożyły nam łącznie 5 ofert, a podpisano 4 umowy. Lokalny program rewitalizacji dla gminy Jeżewo na lata 2017-2025. Uchwałą Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2017 roku został przyjęty lokalny program rewitalizacji dla gminy Jeżewo na lata 2017-2025, zmieniony uchwałą z dnia 15 marca 2018 roku. Efektem tych prac było wyznaczenie 2 miejscowości na terenie gminy Jeżewo, to jest Laskowic i Czerska Świecka, na którym zdiagnozowano liczne problemy natury społecznej. Jak wcześniej Państwu tłumaczyłem, wynikało to z badań, na którym najwięcej osób wyłączonych społecznie właśnie w stosunku do liczby mieszkańców jest w Laskowicach i w Czersku Świeckim. W ramach realizacji przyjętego lokalnego programu rewitalizacji dla gminy Jeżewo przygotowano bazę infrastrukturalną niezbędną do realizacji programu włączenia społecznego i dla obszaru rewitalizacji Laskowice. Program włączenia społecznego seniorów w Laskowicach. Celem projektu objęto grantem było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez włączenie 20 seniorów zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących w Laskowicach i okolicy. Projekt zakładał działania aktywizujące, integrujące dla tych osób zagrożonych z ubóstwem i wykluczeniem społecznym osób starszych, w tym korzystających z pomocy społecznej osób niepełnosprawnością. Program włączenia społecznego rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi. Grupa docelowa projektu były to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a przede wszystkim rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi. Pojawienie się dziecka niepełnosprawnego w rodzinie jest właśnie dużym trudem dla jej wszystkich członków tej rodziny.
Uczestnicy projektu mogli skorzystać z szeregu zajęć aktywizujących. Zorganizowano m.in. warsztaty terapeutyczne, spotkania z psychologiem, rehabilitantem, wyjazd integracyjny do Boklina, do Zomyśnięcinku, wyjazd do wioski górniczej Kostycynie, wyjazd do kina, warsztaty kulinarne, dietetyczne. Koszt realizacji projektu wyniósł ogółem, drodzy Państwo, 52 632 zł. Z tego dofinansowanie to jest 50 tysięcy zł. Pomimo tej pandemii właśnie tych zrealizowaliśmy sporo tych zadań. W drugiej miejscowości objętej lokalnym programem rewitalizacji na terenie gminy Jerzewo, to jest w Szewsku Świeckim, zrealizowano zadanie inwestycyjne właśnie do realizacji bazy infrastruktury niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Szewsku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej. Efektem zrealizowanych działań jest adaptacja pomieszczeń budynku dawnej szkoły w Szewsku Świeckim na klub młodzieżowy i miejsca spotkań dla seniorów oraz zagospodarowania terenu przylegającego do budynku. Drodzy Państwo, omówienie realizacji uchwał. W 2020 roku Rada Gminy Jerzewo obradowała na 11 sesjach. Podczas obrad Rada podjęła łącznie ogółem 99 uchwał. Wszystkie podjęte przez Radę Gminy Jerzewo uchwały zostały w nieprzekraczanym terminie 7 dni do dnia ich podjęcia przekazane do organów nadzoru, jakimi są w zakresie zgodności z prawem wojewoda kujawsko-pomorski, a w zakresie spraw finansowych regionalnych Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy. Żadna z podjętych uchwał nie została unieważniona w całości przez organ nadzoru. To także świadczy o dobrej pracy naszej Rady. Analiza wybranych obszarów, oświata i edukacja. Tylko, drodzy Państwo, w pigułce, bo raport zawiera bardzo dużo szczegółowych informacji. W roku 2020 gminie Jerzewo funkcjonowały 3 szkoły podstawowe oraz jedno przedszkole. Szkoła podstawowa imienia Adama Mickiewicza w Jerzewie, Szkoła podstawowa Janusza Kusyńskiego w Blaskowicach, Szkoła podstawowa Janusza Kurczaka w Krąplewicach, przedszkole samorządowe pod Kasztankiem w Laskowicach, przepraszam. W gminie funkcjonują szkoły prowadzone przez podmioty niepubliczne. Wydatki z budżetu gminy na oświatę wynosiły, drodzy Państwo, 12 424 078 zł 94 grosze, w tym zespół obsługi oświaty samorządnej gminy, że to jest 332 906 zł 209 groszy, z czego 8 137 493 zł. To jest ponad 65% pokryte zostało z subwencji oświatowej przekazującej budżet państwa, czyli wychodzi na to, że my z budżetu gminy dokładamy ponad 34% do oświaty, czyli ponad 1/3. Do jednej klasy, to też są dane takie statystyczne, w 2020 roku średnio w szkole podstawowej w Jerzewie uczęszczało 19 osób, w szkole podstawowej w Laskowicach 17 osób, w szkole podstawowej w Krąplicach 11 osób. W placówkach oświatowych z terenu gminy Jerzewo na jednego nauczyciela, drodzy Państwo, przypadało średnio 8 uczniów i 8 przedszkolaków. Od 1 września 2020 roku liczba etatów zatrudnionych pracowników administracji i obsługi oświaty wyniosła 33 etaty. W placówkach oświatowych było zatrudnionych w pełnym wymiarze 93 nauczycieli. Jeżeli dobrze pamiętam z raportu, ponad 67% to są nauczyciele dyplomowani. Egzamin ósmoklasisty w 2020 roku ze względu na panującą epidemię odbył się 16, 17 i 18 czerwca. Ósmoklasiści rozwiązywali zestawy zadań obowiązkowych przedmiotów języka polskiego, matematyki oraz wybranego przez siebie języka nowożytnego. W gminie Jerzewo do egzaminu przystąpiło łącznie 77 uczniów z 3 szkół podstawowych i mam, drodzy Państwo, tak. W Jerzewie szkoły podstawowe w gminie Jerzewo ukończyło łącznie 81 uczniów, w tym w szkole w Jerzewie 401 uczniów, w Krąplewicach 10 uczniów, w Laskowicach 30 uczniów. W roku szkolnym 2019-2020 wszyscy uczniowie szkół podstawowych otrzymali promocję do kolejnej klasy. Stypendia naukowe, drodzy Państwo, w 2020 roku otrzymało 98 uczniów na łączną kwotę 21 550 zł. Stypendia wiedzowe otrzymało 3 uczniów na łączną kwotę 550 zł. Stypendia za wyniki w sporcie otrzymało 7 uczniów na łączną kwotę 2400 zł. I stypendia artystyczne otrzymało 9 uczniów na kwotę 1900 zł. Drodzy Państwo, z obiadów, w tym opłacanych przez Gminę Ośrodek Pomocy Społecznej, korzystało 163 uczniów, w tym w Krąplejce 206 uczniów, w Laskowicach 66 uczniów, w Jerzewie 71 uczniów. Drodzy Państwo, opieka świetlicowa szkoły, dla których organem właśnie prowadzącym jest Gmina Jerzewo, zapewniły w 2020 roku opiekę świetlicową 270 uczniom, w tym w Krąplejcach 36 uczniom, w Laskowicach 68 uczniom i w Jerzewie 166 uczniom. Opieka przedszkolna,
w gminie Żeło funkcjonowało jedno przedszkole gminne, a w szkołach podstawowych w 5 oddziałach przedszkolnych 5-godzinnych i 4 oddziałach przedszkolnych 9-godzinnych łącznie korzystało 210 dzieci skorzystało. Drodzy Państwo, realizacja programu w szkołach bardzo krótko. Mamy takie programy jak Umiem Pływać, Szkolny Klub Sportowy, Erasmus na lata 2014-2020, Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus. Ponadto szkoły uczestniczące w wielu innych programach poprawiających świadomość uczniów w zakresie bezpieczeństwa, tolerancji, zdrowia. Poniżej kilka tylko przykładowych takich programów to jest Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu, Wielka Mapa Polski, Mały Miś w świecie wielkiej literatury, Piękna nasza Polska cała, Akademia Dojrzewania Młodzi głosują na plus, Akademia Aquafresh, Problem z głowy, Kubusiowi przyjaciele natury, Akademia Bezpieczeństwa Puchatka, Trzymaj formę, Mamo, tato, wolę wodę, Cała Polska czyta dzieciom, Bieg po zdrowie i Lekki turnister. Drodzy Państwo, sprawozdanie krótko z pomocy społecznej. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudności w sytuacjach życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach, zmierzając do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im w tym zakresie odpowiedniej godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom kryzysowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. W ramach pomocy społecznej świadczone są, drodzy Państwo, świadczenia materialne. To są zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, pieniężne. Świadczenia naturalne to jest opał, posiłki, artykuły życiowe, paczki świąteczne, dożywianie, usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, poradnictwo specjalistyczne, to jest prawne, psychologiczne i terapeutyczne, interwencja kryzysowa czy praca socjalna. Pomoc w zakresie dożywiania. W 2020 roku w gminie Żewo w ramach rządowego programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania realizowano następujące świadczenia. Pomoc w formie posiłku wydatkowano, drodzy Państwo, 36 775 zł, z tego dotacja z budżetu państwa wynosiła 29 600 zł, środki z budżetu gminy to 7 195 zł. Pomoc w formie zasiłku celowego to jest 188 500 zł, z tego dotacja z budżetu państwa to jest 150 200 zł, środki z budżetu gminy 37 805 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 224 000 zł, z tego kwota dofinansowania z budżetu państwa wynosiła 179 000. Środki własne z budżetu gminy to 45 tysięcy, to jest ponad 20% kosztów całkowitych programu. Ogółem w ramach programu pomocą objęto 238 osób, liczba osób korzystających z posiłku to jest 107 osób i liczba osób korzystających z zasiłku celowego to jest 131 osoby. Domy pomocy społecznej. W 2020 roku poniesiono wydatki na opłacenie pobytu 8 naszych pensjonariuszy przebywających w domu opieki społecznej w Koronowie, Baćkowicach, Pruszczu i Świeciu na łączną kwotę 238 110 014 zł. Jeżeli nam by się udało, to chciałbym w tym roku Państwu pokazać, jak funkcjonuje dzienny dom pomocy opieki seniora w Nowem. Jeżeli się uda nam zrobić takie spotkanie i wspólny wyjazd do gminy Nowe, bo gmina Nowe właśnie taki ośrodek u siebie otworzyła. Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Gmina Jeżewo w 2020 roku była zobowiązana do ponoszenia odpłatności na pobyt 7 dzieci, drodzy Państwo, umieszczonych właśnie w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Topólnie i Bąkowie na łączną kwotę 50 219 zł 44 groszy. Rodziny zastępcze. W tym samym roku w rodzinach zastępczych utworzonych po wejściu w życie wyższych przepisów przebywało łącznie 7 dzieci, na które gmina ponosiła odpłatność kwocie 23 683 zł i 59 groszy. Drodzy Państwo, wspieranie rodziny, asystenci rodziny pracowali z 18 rodzinami z terenu gminy Jeżewo. Ogółem poniesiono wydatki na to zadanie w wysokości 63 687 zł 57 groszy, w tym kwota dodatku z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku na wynagrodzenie dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodziny w wysokości 1938 zł. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W zeszłym roku 23 spotkania zespołu interdyscyplinarnego oraz 82 posiedzenia grup roboczych.
Wszyscy członkowie zespołu interdyscyplinarnego uczestniczą w posiedzeniu w ramach oddelegowania oraz zawartych porozumień na obsługę administracyjną, zakup materiałów wyposażenia, opłat pocztowych oraz szkoleń. Wydatkowano kwotę 1137,07 zł. Karta dużej rodziny, drodzy Państwo. W ubiegłym roku wydano 120 kart dużej rodziny dla 406 rodzin. W tym samym roku na ten cel wydatkowano dotację celową w wysokości 327,08 zł przeznaczone na sfinansowanie kosztów przyjmowania wniosków i wydawania przez gminę karty dużej rodziny. Pomoc żywnościowa, drodzy Państwo, wydano żywność w ilości, proszę Państwa, 43 750 kg i 80 deko, tak? Dla 760 osób, drodzy Państwo, w tym 113 osób samotnych. Ośrodki wsparcia, klub samopomocy z osób z zaburzeniami psychicznymi. Od 2011 roku imienia Żywo powstał klub, działa klub samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 12 osób. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. Ze względu na niepełnosprawność oraz brak środków komunikacji publicznej zapewniany jest dowóz wszystkim uczestnikom na zajęcia. Spotkania organizowane w ramach klubu samopomocy są okazją do wyjścia z domu i ciekawszego spędzenia czasu w gronie znajomych. Dlatego też w nich uczestnicy wyczekują z ich niecierpliwością, gdyż dla niektórych jest to jedyna forma integracji ze społeczeństwem. Koszt zadania wyniósł nas na kwotę 121 312 zł. Drodzy Państwo, klub Seniora Plus, klub spełnia... Panie Macieju, czy mogę przerwać sekundkę? Tak, proszę. Proszę, pan Maciej, pan Kaszmarek zgłaszał, że został wyrzucony z internetu. Proszę spróbować go włączyć z powrotem. Nie widzę jeszcze jego logowania. Już dzwonię do pana Kaczmarka, usunę. Ja już, on w tej chwili się powinien logować z powrotem, tak? Ja go usuwam ze starego spotkania, tak? Usunąłem go. Bardzo przepraszam, że przeszkadzam panu, tak? Rozumiem, panie przewodniczący, mam poczekać, tak? Chwileczkę. Tak, proszę o sekundkę, bo ma jakiś wąski internet. Ja zadzwonię, panie przewodniczący, do pana Michała. Pan Michał się loguje z innego urządzenia, także poczekamy. Panie przewodniczący, może pan pozwoli, że będę kontynuował, a pan Michał Kaczmarek, już tam dużo nie zostało do końca, po prostu dołączy. O, już chyba jest. Tak jest. Bardzo proszę, panie wójcie. Już jest wyciszony pan Kaczmarek. Bardzo proszę, panie wójcie. Więc proszę państwa, klub Seniora Plus pełni właśnie funkcję ośrodka wsparcia dziennego. Skierowany jest do mieszkańców gminy Jeżewo w wieku powyżej 60 roku życia. Zajęcia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców. Na działalność klubu Senior Plus w Jeżewie i w Laskowicach wydatkowano kwotę 216 609,79 zł. W zajęciach organizowanych klubu uczestniczyło w Jeżewie 26 osób, natomiast w Laskowicach 25. Inne formy pomocy materialnej to są tak świadczenia rodzinne. Proszę Państwa, zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka na dzień 1 stycznia 2020 roku.
252 rodziny otrzymały zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. W okresie tym pomoc w formie tego świadczenia otrzymali rodzice na 546 dzieci. Na dzień 31 grudnia 205 rodzin otrzymało zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, a liczba dzieci, na które zostało przeznaczone świadczenie, wyniosła 450. W 2020 roku wypłacono łącznie 17 539 świadczeń rodzinnych na kwotę 3 907 509,34 zł. Koszt całkowity realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych w 2020 roku więc 4 019 223,22 zł. Fundusz alimentacyjny. Wypłacono łącznie 726 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 245 656,66 zł. Całkowity koszt realizacji ustawy pomocy osobom uprawnionym do alimentów wyniósł 253 026,36 zł. Drodzy Państwo, rządowy program 500+. Wypłacono łącznie 18 771 świadczeń wypłacono łączną kwotę 9 083 008,87 zł. Całkowity koszt to jest 9 160 214,55 zł. Jeżeli gdzieś Państwo słyszeli, prawdopodobnie zostanie znowelizowana ustawa i 500+ trafi do ZUS i będzie realizowany prawdopodobnie całkowicie elektronicznie, więc odejdzie od Urzędu Gminy. Część osób na pewno korzystała z tego programu i bardzo sobie ceni kontakt z naszymi paniami, a w tej chwili będzie trzeba wszystko robić w formie elektronicznej. Rządowy program Dobry Start, wypłacono kwotę łącznie, przepraszam bardzo, 11 073 świadczenia na kwotę 321 900 zł. Koszt całkowity programu to jest 332 630 zł. Proszę Państwa, stypendium szkolne o charakterze socjalnym przyznawane jest uczniom. I tak, przyznaliśmy, drodzy Państwo, to stypendium 92 uczniom na kwotę 69 300 zł. Dodatki mieszkaniowe wypłaciliśmy na kwotę 305 243,80 zł, których beneficjentami było 18 rodzin. Dodatek energetyczny w tym roku nikt nie skorzystał, drodzy Państwo, z takiego programu. Ochrona zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, gmina Przychodnia Wierzewie jest podmiotem leczniczym. Nie będącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest właśnie gmina Jeżewo. W 2020 roku gmina Przychodnia Wierzewie, słuchajcie, drodzy Państwo, osiągnęła dochody w wysokości 2 244 083,81 zł oraz poniosła koszty w kwocie 2 152 407,80 zł. W tym samym osiągnęła dodatni wynik finansowy w kwocie 91 635,97 zł. Na dodatni wynik finansowy miały wpływy dodatkowe środki otrzymane z Narodowego Funduszu Zdrowia na walkę z pandemią COVID-19 w wysokości 36 139,70 zł oraz zwolnienie do płacenia składek ZUS za 3 miesiące w wysokości 404 030,95 zł. Ze sprawozdania, które nam tutaj przedstawiła pani dyrektor, wynika, że w minionym roku w Gminnej Przychodni Wierzewie było zatrudnionych 12 osób na umowę o pracę. Daje nam to łącznie 11 etatów, w tym 2 pielęgniarki środowiskowo-rodzinne, 1 pielęgniarka środowiskowo-nauczania i wychowania, 1 pielęgniarka do spraw szczepień, 1 położna środowiskowo-rodzinna, 2 fizjoterapeutów, każdy z nich po pół etatu, 1 księgowa, 2 asystentki stomatologiczne, 1 rejestratorka medyczna i 1 sprzątaczka. Ponadto gmina Przychodnia Wierzewie zatrudniała na umowy, zlecenia i kontrakty 3 lekarzy pediatrów, 2 lekarzy chorób wewnętrznych, w tym jednego specjalisty diabetologa, 2 lekarzy stomatologów, 1 lekarza ginekologa-położnika, 1 pracownika gospodarczego, 1 osobę dokonującą rozliczeń NFZ i 1 sprzątaczkę. Do gminy Przychodni Wierzewie zadeklarowanych, drodzy Państwo, jest 4531 pacjentów. W 2020 roku przychodnia udzieliła 26 651 porad lekarskich, w tym 120 wizyt domowych oraz 2032 porad stomatologicznych. Ja rozumiem, że duża większość tego była tak zwanych teleporad wykonanych w systemie telefonicznym. Oprócz gminy Przychodni Wierzewie opiekę zdrowotną zapewnia gminie Jeżewo NZOS praktyka lekarza rodzinnego pani Małgorzata Polska-Drachal w Laskowicach, której świadczeń udzielają lekarz medycyny rodzinnej, pielęgniarka środowiskowo-rodzina oraz położna środowiskowo-rodzinna. Z tego co pamiętam,
mają ponad tysiąc pacjentów. W gminie Żewo funkcjonuje jedna apteka, która znajduje się w Wierzewie oraz jeden punkt apteczny, który znajduje się w Laskownicach. Drodzy Państwo, kultura bardzo krótko. Na terenie gminy Jeżewo działają dwie instytucje kultury. Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzewie i Gminny Ośrodek Kultury w Wierzewie, a właściwie można powiedzieć, że już działały, bo w tej chwili będziemy mieli jedną instytucję. Z tego się bardzo cieszę i dziękuję Wysokiej Radzie. Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzewie jest samorządową instytucją kultury, którą utworzono w dniu 2 stycznia 2007 roku i obejmuje ona Gminną Bibliotekę Publiczną w Laskowicach oraz gminę Wierzewie. Zatrudniane są tam dwie osoby z wykształceniem wyższym bibliotekarskim. Księgozbiór, stan księgozbioru na dzień 31 grudnia, drodzy Państwo, to jest 18 102 woluminy, w tym w Laskowicach 7 366 woluminów, w Jeżewie 10 736 woluminów. Zakup nowych wydawnictw jest tak, drodzy Państwo, liczba zakupionych książek 668 na ponad 16 000 zł, z czego 5900 to dotacje z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w tym Laskowicach 327 nowych książek na kwotę 8450 zł i w Wierzewie 341 książek na kwotę 8450 czytelnicy. Liczba czytelników zarejestrowanych w ubiegłym roku to jest, drodzy Państwo, uważam, że bardzo mała liczba, 545 osób zaledwie. Laskowice jest 306 osób, w Wierzewie 239 osób, przepraszam. Wypożyczenia książek w 2020 roku czytelnicy w gminie Jeżewo wypożyczyli łącznie 7364 książki, z tego Laskowice 4376 i Jeżewo 2999 książek. To daje nam, że jeden mieszkaniec z tych zadeklarowanych, czyli 306, przeczytało ponad 15 książek w Laskowicy. Ciekawa średnia. Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie swoją działalność rozpoczął 1 stycznia 2019 roku jako samorządowa instytucja kultury, której celem jest tworzenie, upowszechnianie oraz ochrona kultury. Siedziba znajduje się w Laskowicy przy ulicy Mickiewicza 3A. Do podstawowej działalności placówki należy rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej, przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kulturalnych, kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze, współpraca ze społeczeństwem i amatorskim ruchem kulturalnym, promowanie zespołów twórczych i indywidualnych artystów oraz koordynacja działalności kulturalno-wychowawczej na terenie gminy Jeżewo. W Gminnym Ośrodku Kultury w Jeżewie zatrudnione były 4 osoby. To jest pełniące obowiązki dyrektora na 1,25 etatu, instruktor, księgowa 1,20 etatu plus kadrowa 1,20 etatu. Infrastruktura techniczna, drodzy Państwo, przez teren gminy przebiega 14 dróg powiatowych oraz fragmenty dróg wojewódzkich. Drogi wojewódzkie 272 Laskowice Jeżewo Dolna Grupa o długości 12 km, 99 km. Chciałbym tutaj tylko odpowiedzieć, że w tej chwili dostaliśmy właśnie na ten odcinek drogi tzw. OPZ, ogólny przedmiot zamówienia. Co ma się zajmować w projekcie? Pan Maciej Pikuła wraz ze mną zaopiniował ten projekt pozytywnie i odesłaliśmy do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Mam nadzieję, że bardzo szybko w tej chwili przygotują dokumentację i ogłoszą przetarg na tą całą dokumentację. Droga wojewódzka 239 w świecie Laskowice, przeszło 2 km, 2,5 km i odcinek drogi wojewódzkiej 293 Warlubie Rulego Buśnia, droga 272 o długości ponad 700 metrów. Na dzień 31 grudnia na terenie gminy Jeżewo znajdowało się 110 km dróg gminnych różnej kategorii, a ponad 87 stanowiły drogi mające status drogi publicznej. Dodatkowo zainwentaryzowano około 70 km dróg wewnętrznych lub działek skreślonych jako działki drogowe. Drogi asfaltowe stanowiły, drodzy Państwo, ponad 24% dróg publicznych, pod koniec tego roku to jest 28%, wybudowano 3,3 km dróg asfaltowych, to jest w Krąplewicach, Nowych Krąplewicach, Osowie, Belnie, Taszewie. Tym samym wskaźnik dróg asfaltowych w 2020 roku wzrósł o ponad 3%, to jest 2% w 2019 i 0,6% w 2018 roku. Proszę Państwa, GWO od 1 stycznia 2020 roku rozpoczęła swoją działalność
nowo utworzona jednostka organizacji gminy Jeżewo, gminy wodociągi Ruszania w Jeżewie w ramach prowadzonego działalności jednostka w 2020 roku zrealizowała między zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę. Przepraszam, ale ktoś strasznie się próbuje do mnie dodzwonić, tylko przepraszam, nie mogę rozmawiać o dzwoniu, dobrze? Dziękuję. W ramach prowadzenia działalności jednostka realizowała między innymi zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, modernizacji urządzeń, modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej, utrzymanie stałej sprawności należytych w stanie technicznym sieci wodociągowej oraz usuwanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dochody uzyskane przez gminę wodociągi Ruszania i Jeżewo to przeważającej większości wpływy od odbiorców dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, zarówno od osób fizycznych, jak i osób prawnych działających na terenie gminy Jeżewo od 2020 roku. Oczyszczalnia w Jeżewie uzyskała dochody z tytułu odprowadzanej właśnie tej działalności w kwocie 1 321 306,57 zł. Wydatki gminy wodociągu oczyszczalni dotyczyły głównie zakupu materiałów, energii elektrycznej. Ja będę na zebraniu bardzo dokładnie przedstawiał te kwoty. To są bardzo wysokie kwoty, między innymi na energię elektryczną, usługi obcych oraz pozostałych kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem i remontami stacji oczyszczania wody, oczyszczaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjne. Wydatki i na obciążenia wodociągów gminy wodociągi Ruszania w Jeżewie zamknęły się kwotą 2 187 419,70 zł, z tego 360 225,70 zł stanowi wydatki inwestycyjne. Na dzień 31 grudnia gminy wodociągi Ruszania w Jeżewie było zatrudnionych 14 pracowników. Z oczyszczalni ścieków komunalnych korzystało, drodzy Państwo, ponad 42% naszych mieszkań. Długość czynnej sieci wodociągowej na początku 2020 roku wyniosła ponad 139 km. W roku 2020 roku sieć wodociągowa została rozbudowana o pół kilometra, w związku z czym długość sieci uległa zmianie i z końcem raportowanego roku wyniosła ponad 139 km. Drodzy Państwo, w przypadku sieci kanalizacyjnej na początku 2020 roku długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosiła 64 km. W związku z tym nie rozbudowano sieci kanalizacyjnej. Długość sieci także nie uległy zmianie. Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada, drodzy Państwo, 1738 mieszkań z 2128 mieszkań, co daje wynik ponad 81%. W przypadku sieci kanalizacyjnej procent mieszkań podłączonych do sieci wynosi 42% na początku 2020 roku. Ilość przyłączy kanalizacyjnych kształtowała się na poziomie, drodzy Państwo, 757, a z końcem wzrosła o 760 przyłączy. W minionym roku poza bieżącą konserwacją, udrażnianiem sieci kanalizacyjnej, czyszczeniem pompowni ścieków wraz z naprawą pomp nie doszło do poważniejszych awarii. W przypadku sieci wodociągowej występowały awarie głównie przez rozszczelnienie sieci spowodowane zużyciem materiałów na przyłączach wodociągowych. Jest to pierwszy rok, który możemy podsumować GWIO. W kolejnych latach będziemy mieli konkretne liczby, do których będziemy mogli się odnieść, ale też dzięki tym naszym zakładom mogliśmy odliczać VAT. Przypomnę Państwu tylko w kwocie 2 milionów złotych i w tym roku już kolejne kwoty z odliczenia VAT-u. I chciałbym, żeby ten zakład naprawdę funkcjonował na wysokim poziomie, ale troszeczkę nam to jeszcze zajmie. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Drodzy Państwo, w naszej gminie na poprawę bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową w 2020 roku w ramach budżetu gminy Jeżewo wydatkową kwotę 181 030,84 zł, to stanowi 97% wykonania właśnie tego planu. Środki zostały przeznaczone na utrzymanie gotowości boje 5 jednostek ochotniczej straży pożarnej funkcjonujących na terenie gminy Buczek, Dubielno, Czerświecki, Jeżewo, Jesłowo. Jednostki OSP Buczek, Czerświecki, Dubielno, Jeżewo, Osłowo skupiają łącznie 61 strażaków ochotników posiadających niezbędne uprawnienia do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Działalność jednostek ochotniczej straży pożarnych, przepraszam. Przepraszam bardzo. Polegała na przede wszystkim na udziale w akcjach ratowniczo-gaśniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych niebezpiecznych zdarzeń i klęsk. Łącznie strażacy do akcji wyjechali 119 razy. Działania edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa. Ja tylko omówię krótko, jakie mieliśmy programy. Realizacja projektu Bezpieczne przejście dla pieszych przy szkole podstawowej na ulicy Górnej w Jeżewie, drodzy Państwo. Spotkanie edukacyjne z pacjentami w szkole przy szkole w Jeżewie, gdzie były omawiane między innymi zasady prawidłowego poruszania się po drogach, znaczenie odblasków o zmierzchu, unikanie kontaktu z osobami obcymi. Temat na czasie w związku z tragicznymi wydarzeniami w naszym kraju, które się wydarzyły. Śmierć 11-latka.
I drodzy Państwo, akcja społeczna Dzwoni, Ocal Życie, która została przeprowadzona w listopadzie 2020 roku. Zaprosiliśmy policjantów, którzy zatrzymali mieszkańców, którzy przekraczali dopuszczalną prędkość, byli pouczani i został im wręczany drobny gadżet. Z tego co wiem, dzisiaj miał być ktoś z firmy, która obsługuje fotoradar w miejscowości Jerzewo i miał nam wyciągnąć te dane, które chcemy i potem nam pokazał, jak wyciągnąć te dane. Cieszę się i nieoficjalnie mogę Państwu powiedzieć, że prawdopodobnie uda nam się taki sam radar, taki sam lub podobny zainstalować w związku z porozumieniem samorządowym z powiatem świeckim na ulicy Oskiej w Laskowicach. Troszeczkę nam to potrwa z tego tytułu, że oczywiście konserwator zabytków trzyma na wszystkim łapę, że tak brzydko powiem, i trzeba wszystko teraz w tej chwili już z nim uzgadniać. I mieliśmy, drodzy Państwo, także konkurs plastyczny Jestem Bezpieczny na drodze. W kwestii, jakby, drodzy Państwo, zakończenia, krótkiego podsumowania i bardzo ważnych informacji dla nas, dla Państwa. Zrealizowaliśmy, drodzy Państwa, dochody na poziomie ponad 52 milionów złotych. Zrealizowaliśmy inwestycje na ponad 4 miliony złotych, drodzy Państwo. Spłaciliśmy ponad 1 150 złotych kredytów. Zobowiązania na dzień 31 grudnia z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą, drodzy Państwo, 8 milionów 414 zł 403 zł 7 groszy, co stanowi zaledwie ponad 18% w stosunku do planowanych dochodów i jest to naprawdę bezpieczne i spokojne zadłużenie dające nam możliwość realizacji kolejnych inwestycji. Drodzy Państwo, w uchwale budżetowej zapewniliśmy razem wspólnie deficyt na kwotę 877 997 zł 16 groszy złotych, które zostało w trakcie roku zmniejszone powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 130 011 zł 11 groszy. Co jest fenomenem i naprawdę bardzo dobrym wynikiem. Uważam, że jest to jeden z najlepszych wyników chyba w powiecie świeckim. Możemy się o tym chwalić, możemy mówić, bo to jest nasza wspólna praca wszystkich osób. Wynik wykonania budżetu, drodzy Państwo, w 2020 roku stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 10 milionów ponad. Dokładnie 10 263 129 zł 404 groszy. Drodzy Państwo, na 2021 rok w budżecie pozostają wolne środki w wysokości 10 milionów 136 zł, 318 zł, 303 groszy. W ciągu roku zostały wprowadzone przychody z tytułu wolnych środków z 2019 roku w wysokości 1 021 991 83 groszy. I przeprowadzona analiza na podstawie rocznych sprawozdań wykonania budżetu za rok 2020 roku oraz wysoka nadwyżka operacyjna obrazuje naprawdę bardzo stabilną sytuację naszej gminy i pozwalająca nam naprawdę realizować naprawdę dużo inwestycji, które realizujemy. Drodzy Państwo, ja bym chciał bardzo serdecznie tutaj podziękować Wysokiej Radzie, ale chciałbym podziękować także Pani Skarbnik, Pani Sekretarz, kierownikowi Referatu Rolnictwa i Budownictwa, kierownikowi Zespołu Obsługi naszej Oświaty Samorządowej, kierownikowi GOPS-u, kierownikowi GWIO, czyli Kamili, Marcie, Maciejowi, Karolinie, Gosi, Joasi. Serdecznie Wam dziękuję za ten rok, bo to jest kolejny rok ciężkiej naszej pracy, wspólnej pracy. Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, dyrektorom jednostek organizacyjnych, pracownikom kultury, sołtysom, komendantom i prezesom OSP za pracę i realizację zadań. Drodzy Państwo, ten raport to nasza praca zespołowa, a codzienne zadania, które my wspólnie realizujemy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. I tak w ciekawym dniu, bo nie wiedziałem, że tak się złoży, drodzy Państwo, mam dzisiaj Dzień Samorządowca i z okazji tego Dnia Samorządowca wszystkim osobom, które współtworzą samorząd, które pracowały i pracują dla dobra naszej gminy, pracownikom samorządowym, radnym, sołtysom, radom sołeckim, emerytom, pragniemy złożyć serdeczne i najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji w życiu prywatnym i zawodowym. Dziękujemy Wam za dotychczasową wspólną, codzienną pracę. Liczne dowody profesjonalizmu i ogromnego zaangażowania. Życzymy dużo wytrwałości oraz samych sukcesów, aby Wasze wysiłki były zawsze zauważone i doceniane. Bardzo serdecznie dziękuję, drodzy Państwo. Dziękuję Panu Wójtowi za streszczenie 147 stron raportu i przedstawienie nam najważniejszych elementów tego raportu. Również chciałbym wszystkim zwrócić uwagę na akcenty, których użył Pan Wójt, bo to są rzeczy, które będą przez nas wszystkich
szczególnie będziemy na te akcenty szczególnie zwracać uwagę. Proszę Państwa, te 147 stron to jest 147 stron, w których są tabele, zestawienia, zdjęcia i wykresy. Zachęcamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby się z tym zapoznać, do przeczytania tego, do porównań. Są możliwe porównania z poprzednimi dwoma raportami. Te raporty nie mają określonej w ustawie formy. Można w tych raportach, w tym raporcie dokonywać zmian, rozszerzeń. Wszelkie uwagi na pewno zostaną wykorzystane abyśmy mogli lepiej pracować i lepiej porównywać i lepiej widzieć to, co dzieje się na terenie naszej gminy. Na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie i rozwaga dla wszystkich tych osób, którym Pan Wójt dziękował. Na podziękowania będzie dzisiaj jeszcze prawdopodobnie czas. Chciałbym Państwu przedstawić jeszcze tak dalszy tok postępowania nad tym raportem. Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą brać udział, zabrać swój głos również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. W debacie może zabrać głos 15 mieszkańców gminy. Jest to określone w regulaminie. O możliwości dopuszczenia do głosu w debacie decyduje kolejność złożonych w terminie zgłoszeń. Aby móc brać udział w dzisiejszej debacie, należało do dnia wczorajszego do godziny 15 złożyć wyżej wymienione zgłoszenie. Żaden z mieszkańców naszej gminy nie wyraził chęci uczestnictwa w debacie. Byłoby to dla niego w tej formie elektronicznej umożliwe, byśmy to przeprowadzili. Wobec tego, że nie ma takich zgłoszeń, zapraszamy radnych w tej chwili do debaty nad przedstawionym przez Wójta Gminy raportem o stanie gminy Jerzewo za rok 2020. Bardzo proszę, oficjalnie otwieram debatę i ona jest konieczna. Bardzo proszę panie i panów radnych o zabranie głosu w temacie debaty nad raportem Wójta Gminy Jerzewo. Bardzo proszę. Podejrzana cisza, proszę Państwa. Nie wiem, czy mamy ze wszystkimi kontakt. Nie widzę żadnej tak zwanej łapki w górę, więc pozwolę sobie nad tym raportem zająć się jako pierwszy głos i być może ostatni. Panie Wójcie, Szanowni Państwo, Pan Wójt był taki uprzejmy wszystkim kierownikom, osobom odpowiedzialnym, dziękował. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że ten raport obejmował rok wyjątkowy, z którym nie spotykaliśmy się nigdzie, ani w Polsce, ani w Europie, ani na świecie. Jest to rok pandemii i trzeba tutaj być pełnym naprawdę podziękować za pełne zaangażowanie i rozwagę w tej pracy dla wszystkich urzędników, wszystkich pracowników, że w czasie pandemii udało się uzyskać takie wyniki finansowe, udało się rozwiązać tak wiele spraw i to w kilku aspektach. Urząd pracował przez ten cały rok czasu w formie zgodnej z zaleceniami pandemicznymi, ale pracował, obsługiwał naszych mieszkańców. Urzędnikom, panu wójtowi udało się obsługiwać i prowadzić inwestycje zaplanowane. Większość, czy prawie wszystkie zostały rzeczy wykonane. Tutaj muszę też podkreślić zaangażowanie radnych, którzy musieliśmy się nauczyć pracy zdalnej, zarówno na komisjach, jak i na sesjach Rady Gminy. O tym, co robiliśmy, możemy przeczytać sobie w rozdziale 5 tego raportu. Ja bym to streścił w ten sposób. Radni sygnalizowali na komisjach i na sesjach potrzeby. Po dyskusji, bywa, że burzliwej dyskusji, pełnej emocji, udało się większość naszych pomysłów, naszych radnych, naszych mieszkańców realizować i to skutecznie. Część rzeczy została już zakończonych, nad częścią rzeczy jeszcze pracujemy. Mam nadzieję, że w przyszłości te raporty będą stanowiły nie tylko
powód do tego, abyśmy co roku porównywali rok do roku, ale te syntetycznie złożone, praktycznie grube książki pozwolą nam zachować dla potomnych to, co robimy, że jest to opisane, jest to wszystko określone, tam są podane precyzyjne rozliczenia finansowe. Pan wójt w skrócie to mówił, od czasu do czasu zdarzały się panu wójtowi przejęzyczenia, ale to masa materiału jest naprawdę trudna do opanowania, liczebniki w języku polskim dość trudno się wymienia. Chciałbym wszystkich zachęcić do przeczytania tego przed zgłaszaniem jakichś pytań takich dotyczących błędów naszych w naszych wypowiedziach, przeczytania tego w tym raporcie. On jest dostępny na stronach BIP Urzędu Gminy. I to byłby koniec mojej wypowiedzi, mojej dyskusji, mojego udziału w dyskusji nad raportem. Zachęcam innych radnych. Bardzo proszę. Dla zachęty Państwu powiem, że przerwę zrobimy, ale jak już dojdziemy do absolutorium. Bardzo proszę, pan Henryk Rybak chciałby zagłosić głos. Panie radny, bardzo proszę. Szanowni Państwo, panie wójcie, ja chciałbym się ustosunkować do pewnych kwestii, które wystąpiły w raporcie, a po prostu które realizowaliśmy w 2020 roku. Przede wszystkim rzuca się w oczy nam wszystkim zapewne wielość realizowanych różnych zadań. Zadań było naprawdę bardzo dużo. Dotyczyły one różnych inwestycji, jak i również spraw innych. Mianowicie budowa, modernizacja różnych dróg. Oświetlenie miejscowości gminy Jeżewo. Była to duża bolączka, na którą rozmawialiśmy bardzo długo w poprzedniej kadencji również. Nagle okazało się, że właściwie można powiedzieć bardzo mądrymi i szybkimi decyzjami udało się zrealizować to, co w tej chwili mamy, co kończymy w naszej gminie. Sieć wodociągów rozbudowywana, inwestycja, znaczy budowa, która ma się rozpocząć, przedszkola, remont hali w Jeżewie, zakup tego samochodu, który ma dla strażaków, który ma się niedługo ma mieć miejsce, również zagospodarowanie Jeżewka, to, że funkcjonuje w naszej gminie, w Urzędzie Gminy kolejny rok Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Świeciu. Są to działania, które mnie bardzo satysfakcjonują i myślę, że wszystkich Państwa. Tu trzeba również podkreślić, że te zadania nie byłyby realizowane, gdybyśmy nie pozyskali środków z różnych źródeł. Tych pieniędzy, które udało się wójtowi i jego pracownikom pozyskać, no to naprawdę jest dużo i one powodują to, mogą powodować, że ta infrastruktura gospodarcza w naszej gminie się zdecydowanie poprawi. Jest to naprawdę tempo tych zmian, tych działań, tych różnych osiągnięć jest naprawdę bardzo duże i tu się należą gratulacje i podziękowania panu wójtowi i pracownikom gminy, bo ja mam świadomość, że wszystkiego nie robi pan wójt, tylko wielu kierowników i szeregowych pracowników Urzędu Gminy. Poza tym kolejna kwestia, która się rzuca mi w oczy, bo jestem radnym w ostatnio drugiej kadencji, więc mam pewne porównania. Chodzi o normalizowanie wielu spraw w funkcjonowaniu gminy i nie tylko gminy. Porządkowanie pewnych rzeczy. To, co było kiedyś postawione nie tak, jak powinno, to zostało poprawione. Zdecydowanie. Na przykład opracowanie i wdrożenie regulaminu hali sportowej w Jeżewie, regulaminy funkcjonowania sołectw, pobieranie jakichś opłat, co budziło niezdrowe emocje i nawet sensacje, to zostało w dużym stopniu poprawione. Ja wymieniam tylko niektóre zadania, wszystkich się tu nie śmielam w tej chwili wymienić. Kolejna kwestia to realizacja budżetu. Pan wójt mówił raz o tym budżecie i na końcu drugi raz. Ta nadwyżka budżetowa w takiej wielkości dużej, no to jest osiągnięcie niespotykane. Mieliśmy też, tak powiem, swobodę finansową i taki komfort psychiczny. Pani skarbnik zapewne, gratulacje dla pani skarbnik, pan wójt i wszyscy pracownicy, że
spokojnie można było przejść do kolejnego roku, że nie było zera czy deficytu w kasie budżetu gminy. Więc to jest realizacja tego budżetu. Poza tym nie ma żadnego zagrożenia dla gmin, jeśli chodzi o kredyty, które no niestety musimy z nich skorzystać i je po prostu dla gminy pozyskiwać. Mnie bardzo podoba się, imponuje nawet duże zaangażowanie pana wójta, jego obowiązkowość, pracowitość i inwencja. Ma dużą inwencję, dużo pomysłów na pozyskiwanie środków, na wdrażanie różnych zadań, które służą mieszkańcom tej gminy. To, co ja w tej chwili mówię, to wygląda jak laudacja dla pana wójta i nie tylko. Częściowo właściwie uważam, że tak to powinno być, że to takie słowa podziękowania i wsparcia się należą. Także mimo, chociaż niektórzy się pewnie zastanawiają, że nieraz tu pana wójta, że tak powiem, szczypie, przepraszam za kolokwializm, i coś tam mi się nie podoba. Zresztą może jeszcze coś na ten temat powiem, ale duże osiągnięcia, właściwie kierunek działań i tak to generalnie chciałbym podsumować to, co zostało w ostatnim czasie zrobione. Chcę powiedzieć, teraz przejść do kolejnej kwestii. System pomocy społecznej w naszym kraju jest bardzo rozbudowany. To, co pan wójt mówił, tych działań różnego rodzaju jest bardzo dużo. I w naszej gminie to też wygląda bardzo dobrze. Ale kiedyś mówiliśmy, rzuciłem takie hasło chyba na posiedzeniu komisji, żebyśmy się przymierzyli ewentualnie do zagospodarowania szkoły, byłej szkoły w Czesku Świeckim, na dzienny dom pobytu dla seniorów. O tym mówiliśmy, na jakąś sprawę ucichła, chociaż dziś pan wójt nadmienił na ten temat i mówił, że ewentualnie moglibyśmy zobaczyć taki dom dziennego pobytu w Nowym. To miałby być dom dla osób starszych, samotnych, chorych. Trochę się na ten temat orientowałem, to w godzinach 8-16 byłaby taka możliwość, tak mogłoby być, żeby ci te osoby przebywały w przystosowanych pomieszczeniach. Powinien być tam na przykład pokój dziennego pobytu, pokój wypoczynkowy, pracowni terapeutycznej, pracowni terapii grupowej, jakaś specjalna przystosowana łazienka, jadalnia, sala arteterapii czy socjoterapii czy muzykoterapii. Oczywiście to wszystko kosztuje, więc należałoby według mnie zrobić dokładne rozeznanie w tej materii, bo wiemy, że społeczeństwo naszej gminy starzeje się, zresztą nie tylko naszej gminy, i że potrzeby dla tych osób starszych zdecydowanie będą rosły. Więc pytanie, skoro mówimy, że nasza gmina się rozwija, powinniśmy coś zrobić dla tej grupy osób, chociaż oni już mają coś, pewnie są kluby seniora i wieżowi w Laskowicach, ale jeszcze pewna grupa ludzi mogłaby z tego korzystać, więc należałoby dobrze rozeznać warunki, możliwości, potrzeby i poza tym, czy jest możliwość pozyskania środków, bo się orientowałem, że Europejski Fundusz Społeczny takie środki ma. Więc myślę, że tu daję takie hasło do przemyślenia radnym wszystkim, panu wójtowi, zresztą już pan wójt na tym temat dziś mówił, żebyśmy się przymierzyli ewentualnie do poczynienia jakichś działań w tym kierunku dla dobra naszych mieszkańców. Sprawa, o której mówiłem 2 lata temu, w zeszłym roku przemilczałem, w tym roku chcę tylko wspomnieć. Park w Laskowicach, no chyba się nazywa park, zespół pałacowo-parkowy. Na pewno nas wszystkich to boli i sytuacja jest bardzo przykra, bo to już jest szósty, przeszło rok, jak jestem radnym. No i niestety każdy z boku patrzący powie, no nic nie zostało zrobione. Poza tym, że zniszczono część muru, miał być ten mur rozbierany, nikogo nie oskarżam. Wiem, jak sytuacja wygląda, to nie jest własność gminy, jest to własność Lasów Państwowych. Lasy Państwowe też działają na tyle, ile mogą, ale tak się zastanawiam, jeżeli jest taka niemożliwość działania w tym kierunku, no to znaczy, że tego nie można zrobić, bo kolejny rok mija, a nic się właściwie nie dzieje. Dlatego no,
Ja może apeluję, spróbujmy jeszcze raz swoimi źródłami dotrzeć do osób, które są władne zadecydować w tej kwestii, bo konserwator zabytków, dopóki będzie ten konserwator zabytków, to zapewne nie pozwoli na nic. Jeżeli nie pozwoli na nic, to po prostu nie może nic robić. No tak nie może być, żeby jedna osoba blokowała szlachetne zamierzenia, bo przecież dokumentacja została już opracowana i no tylko trzeba, musielibyśmy uzyskać zielony lizak, musiałby się pokazać, żebyśmy mogli z tym programem ruszyć. To tyle w tej kwestii. I jeszcze jeden temat mnie jako działaczowi sportowemu ciągle leży na sercu sport gminy. No w tej chwili niestety, ale uważam, że on wygląda nie najciekawiej. Nie chcę tutaj szczegółowo omawiać, ale oczywiście jest, myślę, że to w większości sytuacji w klubach na terenie naszej gminy to jest rekreacja i dobrze, że jest. I dobrze, że jest, bo wiele różnych działań sportowo-rekreacyjnych jest, na przykład w Wierzewie, co wiem, również Torlaskowice, no ta piłka nożna kiedyś była chlubą mieszkańców Laskowic, a niestety w tej chwili wygląda to nie najlepiej. Jedynie uważam, że wyniki na poziomie województwa wysokim, jak i kraju, mają zawodniczki Kusego Laskowice, grają dziewczynęta w drugiej lidze, a niektóre zawodniczki kwalifikują się na turnieje ogólnopolskie i to nie jeden, jedyny raz. Więc ja mam taką ciekawa rzecz, a poza tym no niestety no nie ma mi się czym pochwalić, a mi się wydaje, że ambicją każdego z nas i wójta gminy jest, wójta jako zawodnika przede wszystkim, jest to, żeby po prostu no cieszyć się z osiągnięć naszych zawodników. Mamy osiągnięcia, ale to są nie nasi zawodnicy, ale z terenu naszej gminy. I ciekawa rzecz, że kiedy zostałem radnym, zostały zwiększone środki. Od 2015 roku w budżecie gminy zagwarantowano środki dla klubów sportowych zdecydowanie większe, aniżeli to dotychczas miało miejsce. A wyniki niestety poszły w drugą stronę. Nie wszędzie, nie u wszystkich, ale niestety tak to się stało. Dlatego ja mam taki apel przede wszystkim do pana wójta, tam gdzie są wyniki, pomóc na przykład szkołom, żeby dodatkowe można dać godziny na zajęcia pozalekcyjne sportowe, jeżeli jest na co, jeżeli szkoła pokazała, że warto te pieniądze tam przeznaczyć, albo również klubom, żeby otrzymały kluby pieniądze za osiągnięcia, za konkretne wyniki. Są wyniki, niech są pieniądze. Niech będzie, żeby było to bodźcem do prac poszczególnych klubów. Ja mam świadomość, że my jako radni i pan wójt nie możemy ingerować w działalność klubów. Nie możemy. Ale według określonego klucza pieniądze przyznawać jako Rada Gminy możemy. To jest nawet nasz obowiązek, żeby nie było marnotrawstwa pieniędzy, a żeby były przeznaczone te pieniądze na cele właściwe, na rozwój sportu naszych dzieci i naszej młodzieży. Tyle. Jeszcze raz gratulując panu wójtowi i wszystkim pracownikom, dziękuję za dotychczasową współpracę. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Na pewno wszyscy doszli do wniosku, że pan przewodniczący bardzo wnikliwie przeczytał ten raport i wyciągnął na podstawie danych wnioski. Jest to bardzo dobre, bardzo dobra laudacja, panie przewodniczący, ale no, dziękować to my będziemy chyba po absolutorium. Na razie możemy ewentualnie za raport podziękować i opisanie tej pracy w tym raporcie wykonanej. Dziękuję uprzejmie panu przewodniczącemu. Bardzo proszę, czy są chętni, którzy chcieliby dalej zabrać głos? Proszę państwa, no nieuchronnie będę musiał zakończyć dyskusję nad tym punktem 8, nad debatą o przedstawionym raporcie. Jeżeli nie będzie żadnych dalszych głosów, to ośmielę się użyć swojej władzy i zakończyć debatę nad tym przedstawionym raportem. Bardzo proszę, czy są chętni? Nie ma. Proszę państwa, dziękuję uprzejmie za udział w debacie nad przedstawionym raportem, za wysłuchanie, za to, że pan wójt nam przedstawił ten raport, że wszyscy, mam nadzieję, go przeczytali i go znają. Chętni mogą go sobie jeszcze przeczytać. Jakby kolejnym punktem jest wynik, który wynika z przeprowadzonej debaty, jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
lub nieudzielenia wójtowi gminy Jeżewo wotum zaufania, które wynika z tego, czy zgadzamy się z tym, co jest w raporcie, czy nam to odpowiada, czy jesteśmy za lub przeciw. Mam nadzieję, że wszyscy obecni mają możliwość głosowania. Pana radnego Grzegorza proszę o czujność i prosiłbym Państwa o wszystkich o to, abyśmy przystąpili do głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wójtowi gminy Jeżewo wotum zaufania. Uzasadnienie jest następujące. Zgodnie z artykułem 28 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku wójt co roku do dnia 31 marca przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów i strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego. Wójt gminy Jeżewo przedstawił Radzie Gminy Jeżewo raport o stanie gminy za rok 2020 i po jego rozpatrzeniu, przeprowadzeniu debaty, Rada Gminy Jeżewo, biorąc pod uwagę przebieg debaty oraz informacje uzyskane w jej toku, postanawia, i tu jest udzielić lub nie udzielić, wotum zaufania wójtowi gminy Jeżewo, panu Maciejowi Rakojczowi. Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały niniejszej jest w pełni uzasadnione, więc proszę wszystkich o to, abyśmy przystąpili do głosowania. I tak, pani Barbara Radna Dolecka jest nieobecna. Pan Przemysław Grzybowski, proszę o głos. Jak najbardziej, da. Jasne. Pan radny Paweł Jędral. Jestem za udzieleniem absolutorium. Wotum zaufania, panie radny, na razie głosujemy. Tak, oczywiście. Pan radny Michał Kaczmarek. Jestem za. Pani radna Wiesława Kubiaczyk. Jestem za. Pan radny Wojciech Młyński. Jestem za. Pan radny Robert Morka jest nieobecny. Pan radny Henryk Rybak. Jestem za. Pan radny Stanisław Stołsysiak. Jestem za. Radny Stefan Sławomir, jestem za. Pani Agnieszka Szczerzewska, radna, jest nieobecna. Pan Rafał Szymczak do tej pory był nieobecny. Nie słyszałem, żeby się pojawił. I pan radny Maciej Warczak. Jestem za. Pan radny Grzegorz Żółkowski. Jestem za. Dziękuję uprzejmie. I pani radna Ziakowska Ewa. Jestem za. Panie Grzegorzu, bardzo proszę o wynik tego głosowania. W głosowaniu wzięło 11 radnych, 11 osób jest za udzieleniem wotum zaufania wójtowi gminy Jeżewo. I w tym projekcie uchwała numer 264 została przez radnych przegłosowana i udzielono panu wójtowi gminy Jeżewo wotum zaufania. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jeżewo. Dokonano tego po zakończeniu debaty nad raportem i przeprowadzeniu stosownego głosowania. Dziękuję uprzejmie. Chciałbym przejść do kolejnego punktu. Jest to punkt dziesiąty. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej gminy Przychodni w Jeżewie. Wszystkie materiały, tak jak już jak zwykle, które są dzisiaj procedowane, zostały wcześniej omówione na komisjach. Można się będzie z nimi zapoznać po uchwaleniu na stronach BIP. Wszystkie te materiały przedstawione na dzisiejszej komisji, na dzisiejszej sesji Rady Gminy były omawiane na komisjach i uzyskały akceptację w wyniku głosowań, uzyskały akceptację co do przedstawienia je pod głosowanie całej Radzie na sesji Rady Gminy Jeżewo. Jest to projekt uchwały numer 265 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Innej Przychodni w Jeżewie. I w paragrafie pierwszym zatwierdza się sprawozdanie finansowe samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jeżewie, Gminnej Przychodni w Jeżewie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i oczywiście uzasadnienie jest następujące. Zgodnie z artykułem i tak dalej, wójt co roku w dniu 31 przedstawia...
Tu jest, aha, nie to uzasadnienie, przepraszam bardzo, tu się podkleiło jakieś inne. Zgodnie z artykułem 53 ustęp 1 ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, to jest Rady Gminy, w okresie 6 miesięcy od dnia bilansowego. W związku z powyższym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Jerzewie przedstawił do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za rok 2020, na które składa się bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe do bilansu. Czy ktoś z radnych pań i panów chciałby zabrać głos na temat tego sprawozdania? Nie widzę. Bardzo proszę, panie Grzegorzu, o czujność, a radnych proszę o oddanie swojego głosu nad zatwierdzeniem lub odrzuceniem sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Jerzewie. Pani Barbara Dolewska jest nieobecna. Pan Przemysław Grzybowski, bardzo proszę. Jestem za. Pan Paweł Jędral. Jestem za. Pan Michał Kaczmarek. Jestem za. Pani Wiesława Kubiaczyk. Jestem za. Pan Wojciech Młyński. Jestem za. Pan Henryk Rybak. Jestem za. Pan Stanisław Stołsysiak. Jestem za. Sławomir Stefan, jestem za. Pan Warczak Maciej. Jestem za. Pan Ziółkowski Grzegorz. Jestem za. I pani Ziakowska Ewa. Jestem za. Dziękuję uprzejmie. Panie Grzegorzu, proszę o wyniki tego głosowania. W głosowaniu na 15 radnych udział wzięło 11. 11 osób jest za przyjęciem sprawozdania finansowego za 2020 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Jerzewie. Uchwała nr 265 została przez głosowanie zatwierdzona przez całą Radę. Bardzo proszę, proszę Państwa, o to, abyśmy przeszli do kolejnego punktu. Jest to punkt mówiący o projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Jerzewo za 2020 rok. Uzasadnienie brzmi następująco. Zgodnie z artykułem 270 punkt 4 ustawy o finansach publicznych oraz artykułem 18 ustęp 2 punkt 4 ustawy o samorządzie gminnym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. W związku z powyższym wójt gminy Jerzewo przedstawił do zatwierdzenia punkt 1 sprawozdanie z wykonania budżetu w 2020 roku, sprawozdanie finansowe za 2020 rok na podstawie przedstawionych dokumentów oraz opinii Regionalnej Izby Rachunkowej Komisji Rewizyjnej Rada Gminy podejmuje uchwałę zatwierdzającą powyższe sprawozdanie. Takie jest uzasadnienie, ale teraz proszę, czy są pytania od pań i panów radnych? Nie widzę, więc proszę, przystępujemy do głosowania nad rozpatrzeniem i zatwierdzeniem wraz sprawozdania finansowego wraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Jerzewo za rok 2020. Jest to projekt uchwały numer 266. Pan Przemysław Grzybowski. Jestem za. Pan Paweł Jędral. Jestem za. Pan Michał Kaczmarek. Jestem za. Pani Wiesława Kubiaczyk. Jestem za. Pan Wojciech Młyński. Jestem za. Pan Henryk Rybak. Jestem za. Pan Stanisław Stołtysiak. Jestem za. Sławomir Stefan, jestem za. Pan Maciej Warczak. Jestem za. Pan Ziółkowski Grzegorz. Jestem za. Pani Ziakowska Ewa, bardzo proszę. Jestem Pani Grzegorz. W głosowaniu, gdzie na 15 radnych obecnych jest 11 głosów jest za przyjęcie sprawozdania finansowego za wykonanie budżetu gminy rok za 2020 rok. Projekt uchwały 266 został zatwierdzony i stał się prawem. Zostanie oczywiście, można się z nim zapoznać bliżej w BIP-ie. Proszę Państwa, kolejnym punktem jest punkt 12, przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jerzewo w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Jerzewo za rok 2020. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zabranie głosu i przedstawienie nam tej uchwały. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Radne, Panowie Radni, Panie Wójcie, Szanowni Goście.
Mam przyjemność przedstawić uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jeżewo z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Jeżewo za rok 2020. Komisja w składzie Stanisław Sołtysiak, Rafał Szymczak, Wiesława Kubiaczyk, działając na podstawie artykułu 18a ustęp 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Komisja Rewizyjna rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Jeżewo za 2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o tym sprawozdaniu. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok, informując o stanie mienia gminy Jeżewo, i wnosi do Rady Gminy Jeżewo o udzielenie panu Maciejowi Rakowiczowi, wójtowi gminy Jeżewo, absolutorium za 2020 rok. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym przy udziale trzech członków komisji z następującym stosunkiem głosów. Za udzieleniem absolutorium 3 głosy, przeciwko udzieleniu absolutorium 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Dziękuję bardzo. Poproszę również pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, aby zapoznał całą Radę w sposób oficjalny na sesji Rady Gminy, na dzisiejszej sesji, ze uchwałą nr 9 składu orzekającego nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 maja. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Oczywiście, panie przewodniczący, już. Uchwała nr 9 łamane na KR 2021 składu orzekającego nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jeżewo w sprawie absolutorium dla wójta gminy Jeżewo z wykonania budżetu za 2020 rok. Skład orzekający nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w osobach przewodniczący Andrzej Tatkowski, członkowie Krzysztof Olczak, Dariusz Ciński uchwalili, co następuje. Zaopiniował pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jeżewo w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Jeżewo z wykonania budżetu za 2020 rok. Uzasadnienie. Przewodniczący Rady Gminy Jeżewo, działając na podstawie artykułu 18a ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym, przesłał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jeżewo w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Jeżewo z wykonania budżetu gminy za 2020 rok. Wniosek wpłynął do Izby w dniu 13 maja 2021 roku. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy przeanalizował powyższy wniosek oraz dołączone do niego dokumenty, to jest uchwałę Komisji Rewizyjnej z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Jeżewo wraz z opinią Komisji Rewizyjnej dotyczącą rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jeżewo za 2020 rok. Ponadto skład orzekający zapoznał się z nadesłanymi przez wójta w odrębnym trybie sprawozdaniami budżetowymi i sprawozdaniami w zakresie operacji finansowych oraz zaopiniował sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok. Sprawozdanie to skład orzekający ocenił pozytywnie. Z przedłożonych materiałów do zaopiniowania wynika, jakie dokumenty związane z wykonaniem budżetu przez wójta zostały przez Komisję Rewizyjną poddane analizie i kontroli. Skład orzekający wskazuje, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jeżewo w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Jeżewo z wykonania budżetu za 2020 rok został oparty na ocenie wykonania budżetu, co wynika z przepisu artykułu 18a ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu za pomoc w przedstawieniu tych dokumentów. Chciałbym państwa przeprosić za to, że my nie cytujemy całych dokumentów. Forma elektroniczna tego spotkania ma pewne ograniczenia i nasze wypowiedzi w dłuższe byłyby dużo mniej czytelne, a efekt byłby prawdopodobnie taki sam. Ze wszystkimi dokumentami można zapoznać się przez internet. Chciałbym również przeprosić wszystkich za taką skrótową formę głosowania. No jest to konieczne, żebyśmy wywoływali takie nazwiska po kolei, abyśmy byli pewni tego, kto jaki głos oddał. Proszę państwa, czy są w tej chwili pytania pań i panów radnych co do projektu uchwały nr 267, która będzie efektem tej naszej właśnie w tej chwili tego procedowania zarówno wniosku Komisji Rewizyjnej, wniosku Izby Obrachunkowej. Ten projekt uchwały
numer 267 dotyczy udzielenia lub nie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Jeżewo za wykonanie budżetu za rok 2020. Proszę Państwa, bardzo proszę, czy są pytania, czy są jakieś kwestie, które chcieli Państwo by poruszyć? Nie ma. Więc proszę Państwa, wynik, tą treść uchwały przytoczę Państwu po głosowaniu. Bardzo proszę Pana Grzegorza o czujność, wszystkich radnych o to, aby oddali swój głos za, przeciw, wstrzymujący się, a dotyczy on w tej chwili projektu uchwały nr 267 w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi gminy Jeżewo za wykonanie budżetu w roku 2020. Bardzo proszę o głos pana, decyzję pana Przemysława Grzybowskiego. Jestem za. Pan Paweł Jędral. Jestem za. Pan Michał Kaczmarek. Jestem za. Pani Wiesława Kubiaczyk. Jestem za. Pan Wojciech Łyński. Jestem za. Pan Henryk Rybak. Jestem za. Pan Sołtysiak Stanisław. Jestem za. Sławomir Stefan, jestem za. Pan Warczak Maciej. Jestem za. Pan Ziółkowski Grzegorz. Jestem za. I pani Żdziakowska Ewa. Jestem za. Bardzo proszę o podliczenie głosów i decyzję, ogłoszenie nam decyzji przez pana Grzegorza, radnego Grzegorza. Radnych w głosowaniu udział wzięło 11 radnych, 11 radnych opowiedziało się za udzieleniem absolutorium wójtowi gminy Jeżewo za wykonanie budżetu za 2020 rok. Pozwolę sobie w tej chwili przeczytać tekst tej uchwały. Uchwała nr 267 z dnia dzisiejszego w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Jeżewo za wykonanie budżetu w 2020 roku. Punkt pierwszy. Uchwala się, co następuje. Punkt pierwszy. Rada gminy Jeżewo po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Jeżewo za rok 2020, ze sprawozdaniami finansowymi, z informacją o stanie mienia, z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Jeżewo za rok 2020 oraz z informacją o stanie mienia gminy w podpunkcie S z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Jeżewo. W punkcie F, w podpunkcie F ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium postanawia udzielić absolutorium wójtowi gminy Jeżewo za rok 2020. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jeżewo. Proszę Państwa, chciałbym w tym miejscu, myślę w imieniu swoim, wszystkich radnych, panu wójtowi złożyć serdeczne gratulacje z uzyskania tego absolutorium. Chciałbym przeprosić za to, że nasze spotkanie jest tylko spotkaniem elektronicznym. Nie możemy ze względów pandemicznych i ochrony naszego zdrowia i szanując się nawzajem, nie możemy tych gratulacji złożyć panu wójtowi osobiście, ale poprosiłem panie radne, które korzystają z systemu informatycznego w Urzędzie Gminy w Jeżewie, panią Wiesławę Kubiaczyk oraz panią Ewę Ziakowską, aby nawiedziły gabinet pana wójta i w naszym imieniu złożyły panu gratulacje i skromne kwiatki. Z tej okazji również chciałbym, aby panie radne złożyły w naszym imieniu pani Kamili Prabuckiej gratulacje i pani Marcie Polakowskiej gratulacje i w załączeniu stosowne kwiatki, dlatego że pan wójt myślę, że miałby duże trudności, gdyby nie pomoc tych pań w pracy z panem wójtem i tak jak pan wójt wcześniej mówił, dziękując za raport, omawiając raport, chciałbym podziękować również wszystkim kierownikom, dyrektorom. Mam zapisane nazwiska, ale nie chciałbym ich wszystkich tutaj wymawiać, wszystkich tych nazwisk. I wszyscy kierownicy z nami, z gminą i z Radą Gminy współpracują w sposób wzorcowy. I życzymy im zdrowia, pomyślności i abyśmy mogli w zdrowiu pracować dalej. Myślę, że panie wręczarki już dotarły do pana wójta. Wręczarki.
Dobre. Troszeczkę. Pan wójt nam zniknął z ekranu, no nie wiem dlaczego. Kochany panie wójcie, czy pan tam z nami jest? Już jestem, bardzo serdecznie dziękuję Wysokiej Radzie, dziękuję tutaj tym paniom, które były, ale też dziękuję budowniczowi tej gminie, panu Maciejowi Pikule, gdzie spędzamy też sporo godzin na wszystkich inwestycjach. To też jest ważne, że tak powiem, ogniwo bardzo nam słuchać. Dziękuję serdecznie. Tak, ja sobie zdaję z tego sprawę, że tych kwiatów powinno być dużo więcej, tych podziękowań powinno być dużo więcej, ale no panie wójcie, wszystkim waszym pracownikom, naszym pracownikom, bardzo przepraszam, należą się podziękowania, że w tym czasie pandemii udało się ze wszystkimi pracować. Pracujemy w naprawdę znakomitej atmosferze. Co prawda od czasu do czasu dyskutujemy, i tutaj chciałbym otworzyć cudzysłów i go zaraz zamknąć szybciutko, dość energicznie, ale z tego wszystkiego wydaje nam się, że naszym mieszkańcom wszystkim dzieje się coraz lepiej. Proszę Państwa, no ponieważ dość długo żeśmy musieli sprawnie, mam nadzieję, pracować, to proponuję w tej chwili 5 minut przerwy. 10 minut przerwy. Z wnioskiem pana radnego Henryka, zgadzam się z wnioskiem, 10 minut przerwy na przypudrowanie noska. Za 10 minut zapraszam. Pozwolę sobie powolutku zacząć sprawdzać nie tyle obecność, co możliwość łączenia się z nami. Pani Barbary Dolewskiej dzisiaj nie ma. Pan Przemysław Grzybowski obecny? Jestem. Fajnie. Paweł? Jestem. Panie Pawle? Jestem, słyszę dobrze. Pięknie. Pan Michał Kaczmarek? Jestem. Pani Wiesława Kubiaczyk? Obecna. Pan Wojciech Młyński? Obecny. Pan Robert Morka jest nieobecny. Pan Henryk? Obecny. Jestem. Pan Stanisław Sołtysiak? Obecny. Pan Stefan obecny. Pani Agnieszki nie ma. Pana Rafała nie ma. Pan Maciej Warczak? Jestem. Pan Żółkowski Grzegorz? Jestem. I pani Ewa Ziakowska? Jestem. No i oczywiście pan wójt? Oczywiście jestem, panie przewodniczący. Pięknie. Panią radnym Wiesławie i Ewie chciałbym bardzo podziękować za uhonorowanie, chociaż w ten tak skromny sposób, pana wójta i pracowników, współpracowników pana wójta. Chciałbym przejść do następnego punktu naszego spotkania, to jest do punktu w tej chwili to według nowego planu po zmianach, to jest punkt dotyczący wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na rok 2021. Jest to punkt 15 porządku obrad i jest to projekt uchwały numer 268. Pozwolę sobie przeczytać uzasadnienie, które projekt w takiej wersji powiedzmy analogowej był omawiany na ostatniej, na końcu komisji i w wyniku prośby pana wójta został włączony pod obrady w dniu dzisiejszym. I tak, zmiany w planie uzasadnienia do wprowadzonych zmian o dochodach i wydatkach w budżecie gminy na 2021 rok. Zmiany w planie dochodów dział 750 administracja publiczna, dział 900 gospodarka komunalna ochrona środowiska. Łączne dochody ujęte w planie w budżecie na rok 2021 wynoszą 42 321 388 zł i 79 groszy.
to były zmiany w planie dochodów, a zmiany w planie wydatków mają się będą miały w następujących działach miejsce. Dział 600 transport i łączność, dział 700 gospodarka mieszkaniowa, dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą 52 694 968 zł i 99 groszy. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększy się o kwotę 70 140 zł 00 groszy i będzie wynosić 42 321 388 zł i 79 groszy. Plan wydatków zwiększy się o tę samą kwotę, czyli 70 140 zł i będzie wynosić 52 694 zł, 52 694 968 zł i 99 groszy. Deficyt budżetowy pozostanie bez zmian i będzie wynosił 10 373 580 zł i 20 groszy. A propos polskich liczebników i mówienia o nich. To jest dość trudne. Bardzo proszę, czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały numer 268? Nie widzę, więc proszę pana Grzegorza o czujność, a radnych proszę o przystąpienie do głosowania. O głos proszę pana Przemka. Jestem za. Pana Pawła. Jestem za. Pana Michała. Panie Michale, bardzo proszę o głos. Do pana Michała wrócimy za chwilkę. Pani Wiesława. Jestem za. Pan Wojciech. Panie Wojciechu, bardzo proszę o głos. Jestem za. Pan Henryk. Jestem za. Pan Stanisław. Jestem za. Sławomir Stefan, jestem za. Pan Maciej. Jestem za. Pan Grzegorz. Jestem za. Pani Ewa. Jestem za. I wracam do pana Michała Kaczmarka, bardzo proszę. Jestem za. Rozumiem, że jestem potwierdza pierwsze, jestem, że jest pan obecny, a drugie, że jest pan za. Dokładnie tak. Bardzo proszę panie Grzegorzu o wyniki tych głosowań. 15 radnych w głosowaniu wzięło 11 osób, 11 głosów jest za przyjęciem wprowadzeniem zmian do budżetu gminy na 2021. Zmian zawartych w uchwale numer 268 z dnia dzisiejszego, uchwała do wglądu w BIP-ie po ogłoszeniu, niezwłocznym zresztą. Kolejnym projektem, punktem naszego programu jest punkt 16 po zmianie oczywiście, podjęcie uchwały w sprawie określenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Jest to projekt uchwały numer 269. I uzasadnienie do tej uchwały jest następujące. W dniu 19 stycznia weszła w życie ustawa z dnia 10 grudnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 11. Wyżej wymienia ustawa w artykule 11, punkt 7, litera B, wprowadza do ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych wymóg uchwalenia przez radę gminy wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Mając na uwadze powyższe regulacje prawne, podjęcie uchwały uznaje się za konieczne i uzasadnione. Bardzo proszę panie i panów radnych, czy jest ktoś, kto chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę takiego akcesu, więc przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały numer 269 z uzasadnieniem, które przed chwileczką przeczytałem. Bardzo proszę o głos pana Przemysława Grzybowskiego. Jestem za. Pan Paweł Jędral. Jestem za. Pan Michał Kaczmarek. Jestem za. Pani Wiesława Kubiaczyk. Jestem za. Pan Wojciech Muński. Jestem za. Pan Henryk Rybak. Jestem za. Pan Stanisław Sołtysiak. Jestem za. Sławomir Stefan, jestem za. Pan Maciej Warczak. Jestem za. Pan Żółkowski Grzegorz. Jestem za. I pani Ewa Ziakowska. Jestem za. Panie Grzegorzu, bardzo proszę o podliczenie podane wyników głosowania.
Na 15 radnych głosowaniu wzięło 11 osób, 11 głosów jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, określenie wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Dziękuję uprzejmie. Uchwała weszła w życie. Kolejnym punktem jest punkt w sprawie głosowania nad projektem uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Jeżewo celem zaopiniowania organowi regulacyjnemu. Uzasadnienie jest. Dlaczego to jest potrzebne? Bardzo. Panie Stanisławie, pan chciałby głos zabrać, bo ja nie zwróciłem uwagi. Zawsze patrzę na ekran. Nie miałem mikrofonu wyłączonego, przepraszam bardzo. Aha. Uzasadnienie jest następujące, czyli uchwała jest przekazać do dyrekcji, do dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Oczywiście inne warunki prawne. Celem niniejszego projektu regulaminu jest ustalenie zasad dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla odbiorców usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków świadczonych na terenie gminy Jeżewo. Niniejszy projekt regulaminu ma na celu aktualizację dotychczasowego regulaminu do aktualnie obowiązującego prawa, równocześnie wprowadzając w jasny i przejrzysty sposób prawa i obowiązki w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie gminy Jeżewo. Bardzo proszę, czy ktoś z pań i panów radnych chciałby na ten temat zabrać głos? Nie widzę i nie słyszę takiego akcesu. Bardzo proszę, przystępujemy proszę państwa do głosowania. Bardzo proszę o głos pana radnego Grzybowskiego. Jestem za. Pan radny Jędral. Jestem za. Pan radny Kaczmarek. Jestem za. Pani radna Kubiaczyk. Jestem za. Pan radny Muński. Jestem za. Pan radny Rybak. Wrócimy do pana radnego Rybaka. Pan radny Sołtysiak. Jestem za. Radny Stefan, jestem za. Pan radny Warczak. Jestem za. Pan radny Ziółkowski. Jestem za. Pani radna Ziółkowska. Jestem za. I pan, wracamy do głosu pana Henryka Rybaka. Bardzo jestem za, przepraszam, miałem wyłączony mikrofon. Dziękuję uprzejmie. Czy pan Grzegorz zarejestrował głosy? Na 15 radnych głosowaniu udział wzięło 11 głosów jest za. Podjęciem uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jeżewo celem opiniowania organowi regulacyjnemu. I ten projekt uchwały ma już swój numer, staje się uchwałą numer 270. Kolejnym punktem, proszę państwa, jest projekt uchwały wstępnie zatytułowany ma numer 271 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego. W projekcie uchwały jest wyrażenie zgody na wynajem lokalu mieszkalnego. W paragrafie pierwszym wyraża się zgodę na wynajem na okres trzech miesięcy lokalu mieszkalnego położonego w Ciemnikach gmina Jeżewo o powierzchni 30,23 m, składającego się z jednego pokoju i kuchni oraz wyposażonego w instalację elektryczną i wodociągową. Uzasadnienie jest następujące. Na podstawie umowy najmu z dnia 1 listopada 2020 roku gmina Jeżewo, reprezentowana przez wójta gminy Jeżewo, wynajęła na okres 7 miesięcy lokal mieszkalny położony w Ciemnikach gmina Jeżewo o powierzchni 30,23 m2, składający się z jednego pokoju, kuchni oraz wyposażenia w instalację elektryczną i wodociągową. W dniu 26 kwietnia 2021 roku od wójta gminy Jeżewo wpłynął wniosek najemców o zawarcie umowy najmu na wyżej wymienioną nieruchomość na kolejny okres wynoszący 3 miesiące. Zgodnie z przepisą, z treścią przepisu artykuł 18 ustęp 2 podpunkt 9 litera A z ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Uchwała Rady Gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. W celu zawarcia umowy najmu na kolejny okres 3 miesięcy niezbędne jest zatem podjęcie niniejszej uchwały.
Uchwała Rady Gminy stanowi informację publiczną w rozumieniu przepisów artykułów, tu jest podstawa prawna, stąd postanowiono udostępnić niniejszą uchwałę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jerzewo. Bardzo proszę, czy ktoś z pań i panów radnych chciałby na ten temat zabrać głos? Nie widzę takiego akcesu do zabrania głosu, więc proszę, przystępujemy do głosowania. Proszę o głos pana radnego Przemysława Grzybowskiego. Jestem za. Pan radny Paweł Jędral. Jestem za. Pan radny Michał Kaczmarek. Jestem za. Pani radna Wiesława Kubiaczyk. Jestem za. Pan radny Wojciech Muński. Jestem za. Pan radny Henryk Rybak. Jestem za. Pan radny Stanisław Sołtysiak. Jestem za. Stefan Sławomir, jestem za. Pan radny Warczak Maciej. Jestem za. Pan radny Grzegorz Ziółkowski. Jestem za. I pani radna Ziółkowska Ewa. Bardzo jestem proszę. Za. Bardzo proszę panie Grzegorzu o wyniki. W głosowaniu na 15 radnych udział wzięło 11 głosów jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkaniowego. I uchwała, projekt uchwały ma w tej chwili, stał się uchwałą z numerem 271 z dnia dzisiejszego. Proszę państwa, kolejnym projektem uchwały jest projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Petycja i też była ich tam również kolejne petycje były omawiane na komisji. W sprawie rozpatrzenia petycji jest to projekt uchwały numer 262 w paragrafie pierwszym. Nie uwzględnia się petycji wniesionej w dniu 2 marca 2021 roku w imieniu Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego wniesionym przez panią Teresę Garland dotyczącą poparcia rządu tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. W paragrafie drugim uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. O sposobie rozpatrzenia petycji przewodniczący Rady zawiadamia wnoszącego. W paragrafie czwartym uchwała wchodzi w dniem życie. Podjęcie podlega dyskusji, podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jerzewo. Uzasadnienie jest następujące. Zgodnie z artykułem 9 ustawy o petycjach, petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. W dniu 2 marca wpłynęła do Urzędu Gminy Wierzewia petycja w interesie publicznym złożona przez panią Teresę Garland. Z treścią przedmiotowej petycji Komisja Skarg i Wniosków i Petycji zapoznała się w dniu 10 maja. W wyniku szczegółowej analizy Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedkłada niniejszy projekt uchwały, a przypominam, że chodzi o nieuwzględnienie tejże petycji. Bardzo proszę, czy są chętni, którzy chcieliby zabrać głos na temat projektu tej uchwały? Nie widzę, więc proszę panie i panów radnych o przystąpienie do głosowania. Pana Grzegorza proszę o liczenie głosów. Pan radny Przemysław Grzybowski. Jestem za. Pan radny Paweł Jędral. Jestem za. Pan radny Michał Kaczmarek. Jestem za. Pani radna Wiesława Kubiaczyk. Jestem za. Pan radny Wojciech Muński. Jestem za. Pan radny Henryk Rybak. Jestem za. Pan radny Stanisław Sołtysiak. Jestem za. Stefan Sławomir, jestem za. Pan radny Warczak Maciej. Jestem za. Pan radny Grzegorz Ziółkowski. Jestem za. I pani radna Ziółkowska Ewa. Jestem za. Bardzo proszę panie Grzegorzu o podanie wyników tego głosowania. W głosowaniu na 15 radnych udział wzięło 11 osób. 11 głosów jest za odrzuceniem petycji. Dziękuję uprzejmie. Petycja, projekt tej uchwały stał się prawem z numerem, projekt tej uchwały ma numer 262. Proszę państwa, to 19 punkt dzisiejszego posiedzenia porządku obrad 34 sesji 8 kadencji Rady Gminy Jerzewo. Punkt 20 to wolne wnioski i zapytania. Bardzo proszę, czy są panie i panowie radni, którzy chcieli zabrać głos? Bardzo proszę. Pan radny Grzegorz Ziółkowski, bardzo proszę. Znaczy ja miałem takie pytanie do pana wójta. W jaki sposób, przesunąć granicę terenu zamieszkania? Chodzi mi dokładnie o moją ulicę Leśną.
zrobił się teraz ruch taki, teraz samochody, które jeżdżą na wysypisko, no powiem, nie szanują prędkości, tak powiem, jeżdżą tu bardzo szybko i kiedyś tablica stała tutaj u góry, za mną. I co zrobić, żeby ta tablica tam wróciła, bo powiem, mieszkam akurat w takim newralgicznym punkcie na samym zakręcie, zresztą nie tylko ja, bo sąsiad podobnie. Wyjazd teraz to jest naprawdę obdarzony bardzo dużym ryzykiem. Jeżdżą ludzie coraz szybciej i naprawdę zaczyna być to problem. Jak to załatwić, panie wójcie? Panie Grzegorzu, wystąpimy z wnioskiem do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Oni muszą zmienić całą organizację ruchu i tyle, to potrwa. No nie, no ja rozumiem. Jeżeli przychylą się naszego wniosku. No oczywiście. Ona kiedyś tu była, nie? Ja już sobie zapisałem. Dobra, dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Zachęcam radnych do głosu. Wolne wnioski, zapytania. Bardzo proszę. Proszę Państwa. Nieubłaganie do końca. Oj, ktoś chciałby zabrać głos teraz. Pan Grzegorz Żółkowski znowu. Bardzo proszę. Znaczy jeszcze raz do pana wójta, bo tak jak na początku ulica Czerska ruszyła, powiem, z kopyta, tak teraz coś tam umarło chyba w tej instytucji, a przejazd tą drogą to jest prawdziwa przygoda życia teraz. I ci mieszkańcy, którzy naprawdę jeździć muszą codziennie, to naprawdę mają na co narzekać, bo to samochody tego długo nie wytrzymają. Czy oni tam, nie wiem, czy mają jakiś przestój, czy co, no bo praktycznie teraz się nic nie dzieje. To znaczy był wylewany już asfalt na tym pierwszym etapie od Czerska w tamtą stronę. Teraz jest kruszony dalej asfalt, że tak powiem, kruszarką zagęszczany i za chwilkę znowu wyszedł asfalt. Więc idą naprawdę dość mocną, pełną parą, może tego nie widać, jadąc w tej chwili do jeziora Borce, tak? To tego nie widać. Budowy jest już asfalt zrobiony. Już dzisiaj już miałem sygnał, że będzie ta nowa droga, żeby już wprowadzić znaki jakieś ograniczające albo jakieś progi zwalniające, bo tam już jeżdżą jak wariaci. Tak, tak. No jak będzie nowy, to zawsze tak będzie. Tak. Także idą pełną parą. No to dobrze. Bardzo proszę. Mają Państwo radni okazję zadać pytanie. Wolny wniosek, zapytanie. Bardzo proszę. Pan Wojciech Młyński, bardzo proszę. Ja mam pytanie do pana wójta i nie tylko. Czy jest jakaś możliwość znowu poruszenia tematu drogi wojewódzkiej łączącej nas z grupą? Dziękuję. Panie radny, pamięta pan, że też państwo prosili, żeby wystosować taki wniosek. Taki wniosek wystosowaliśmy do Zarządu Dróg Wojewódzkich wraz z Nadleśnictwem Nadleśnictwa Dąbrowa. I odpowiedź jest taka, że jak Państwo widzą w mediach, wypowiada się rzecznik, że no tam jest zbyt mały ruch, tak dalej, coś tam myślimy, ale nie wiemy kiedy, na takiej zasadzie. Także tak to wygląda z rządu wojewódzkiego. Dziękuję panu wójtowi uprzejmie za odpowiedź. Myślę, że nie będziemy cały czas czujni, jeżeli się okazja jakaś pojawi, to na pewno będziemy optowali za tym, żeby tą drogę robić. Tak, no bo tam przecież tam naprawdę bardzo dużo, nie tylko naszych mieszkańców korzystało z tej drogi, ale też, że tak powiem, i Grudziądzan, tak, i tutaj z Osia i tak dalej, bo to jest potężny skrót do Grudziądza, tak. Oczywiście. I takie tłumaczenie się, że nie ma tam ruchu, to dla mnie żadne tłumaczenie jest, tak. Nie, no prosta rzecz, panie wójcie, nie ma ruchu, bo droga jest do niczego prawie. Dokładnie. To jest jedyna droga wojewódzka chyba w województwie kujawsko-pomorskim, która jest nieutwardzona, która jest, no, gruntową. Trzeba byłoby chyba zacząć pisać, panie wojewodo, czy to nie wstyd panu, panie wojewodo, nie, że mamy... Nie, panie... Panie marszałku. Ach, panie marszałku, jasne, bo tak jest. Skrót jest prosty, wojewódzka to wojewoda, nie? Ale to tak nie jest. Znaczy argumentem może by mogło być to, że obecnie budowa Eski no, potrwa na pewno jeszcze nie roka, dwa albo i trzy i przez ten moment ten skrót, znaczy dla wielu byłby naprawdę bardzo zręczny, bo ja widzę, już teraz samochody próbują tu omijać za wszelką cenę ten odcinek. I tutaj ruch naprawdę jest dość duży teraz. Wbrew pozorom, jakbym się wydawało, że kiedyś był mały, to już teraz nie jest. Panie Grzegorzu, cóż mam powiedzieć, nie mamy żadnego swojego radnego sejmiku. Nie, rozumiem, nie, ale... I może też nie ma jakichby nacisków na tą drogę, bo samo państwo wiedzą, jak chodzi o kawałek w Laskowicach, to są 3 lata.
podpisane porozumienie chyba bodajże w lutym, marcu i nic się nie dzieje do teraz. Do teraz zostałem OPZ, więc pytanie, kiedy będzie przetarg, a kiedy wykonawstwo. No, to myślę, że się w 5 latach, 6 zajmie. No to tak samo by było pewnie drogą wojewódzką. Nadzieja jest taka, ja przepraszam, że przeszkodzę, że być może, że jak skończymy nasze wysypisko, to już nie będzie tej drogi. Tu wyraźnie na początku. Tak, może być. Panie wójcie, panie Grzegorzu, może należałoby tam postawić człowieka na jeden, powiedzmy na te 10 godzin, niech stoi i niech liczy, ile będzie samochodów. Szczególnie, żeby on stał na Brozowym Moście. To na pewno policzy wszystkie samochody i to będzie argument na to, że tam jednak ruch jest. Jeśli podniesiemy średnią naprawdę, bo tam ma przejechać 1000 tirów. No więc trzeba po prostu takie dane panie wójcie zebrać i panu marszałkowi napisać, że jego pracownicy są w błędzie, jeżeli chodzi, czy ta droga jest nieuczęszczana, czy jest uczęszczana. Oczywiście odrobinę żartujemy. Myślę, że pan marszałek wie, co na swoich drogach ma. Chciałbym bardzo państwu podziękować. Zbliżamy się do końca. Chciałbym za chwilkę zakończyć obrady tej sesji. Pan wójt słusznie zaznaczył, że dzisiaj jest Dzień Samorządowca. Chciałbym panu wójtowi, wszystkim nam, a na ręce, albo w zasadzie w tej chwili na uszy, bo nas widzą i słyszą, pana wójta, kierowników z działów, pani Karoliny Gwizdała, pana Macieja Pikuła, pani Barwik, pani Skiba, oczywiście panu Maciejowi, na ręce pana Macieja Pikuły, wszystkim pracownikom złożyć serdeczne życzenia zdrowia i pomyślności, abyśmy mogli w spokoju pracować dalej, byśmy czasami na siebie troszeczkę mrucząc, starali się zrozumieć siebie nawzajem, że każdy z nas ma inny charakter i raczej nie ma mowy tu o żadnej prywacie, tylko mówimy o tym, co byłoby dobre dla naszych mieszkańców, dla naszej miejscowości. Chciałbym wszystkim podziękować za zaangażowanie w pracę. Podziękować już wszystkim mieszkańcom, którzy w ciągu tego roku 2020, bo dzisiaj ta sesja w zasadzie dotyczy rozliczeń końcowych na rok 2020, współpracowali z nami, informowali nas o swoich problemach, informowali nas o kłopotach, które mają. Chciałbym również podziękować wszelkiej maści sympatykom, którzy interesują się tym, co się dzieje na terenie gminy Jerzewo, bo to zawsze jest to jakiś powód do przemyśleń, czy robimy dobrze, czy robimy coś źle, a może powinniśmy coś robić inaczej, żeby żyło nam się lepiej. Chciałbym wszystkim serdecznie podziękować, wszystkim obecnym radnym za obecność, za pracę w zeszłym roku, obecność w dniu dzisiejszym, mieszkańcom, którzy nas być może obserwują, mam nadzieję obserwują nas w internecie, panom dyrektorom szkół za to, że współpracują za nami i być może w tej chwili też nas obserwują, pani dyrektor Ośrodka Zdrowia w Jerzewie, pani Pawlak, wszystkim pracownikom i gościom, którzy nas obserwują. Chciałbym tutaj, jak już kończymy tą listę płac i napisy końcowe, podziękować również pani Joannie Kunek za to, że przez ten cały rok, albo już więcej jak rok, pracuje z nami w obsłudze Rady i pomaga nam te dokumenty dostarczyć, na czas przygotować, a panu Emilowi Brzozowskiemu za to, że technicznie nas wspiera i organizuje nam łącza w taki sposób, abyśmy mogli współpracować jak najlepiej. Mamy nadzieję z panem wójtem, że jest to ostatnia sesja elektroniczna. Mamy nadzieję, że jak wszyscy się wyszczepimy, to pewno we wrześniu spotkamy się już analogowo, tak panie wójcie? Tak, dobrze mówię. Może wcześniej. Bardzo proszę panie wójcie. Panie przewodniczący, czeka nas jeszcze sesja przed takimi wakacjami zasłużonymi do państwa i dla nas. Myślimy między 15 a 17 czerwca, bo musimy wprowadzić do budżetu pieniążki na samochód strażacki. Jasne. Między innymi. I co będziemy mogli głosić przetarg? No, to być może to, te wszystkie poluzowania dotyczące z pandemią spowodują, że spotkamy się być może bez publiczności, ale już na dużej jakiejś sali. To zobaczymy, jak to będzie się panie wójcie wszystko rozwijało. Dziękuję wszystkim za obecność. Tym sposobem kończę spotkanie w trakcie dzisiejszej sesji. Sesję zamykam. Dziękuję uprzejmie wszystkim za uwagę, za poświęcony czas. Proszę o zakończenie transmisji.